witać Państwa na spotkaniu organizowanym przez Organizację Anarchistów Polskich i Portal Legitymistyczny z panem profesorem Tomaszem Głowińskim, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego, autorem wielu książek i innych publikacji poświęconych, jeżeli mogę tak to ogólnie określić, kwestiom związanym z narodowym socjalizmem, II wojną światową, historią Wrocławia, jak również z historią gospodarczą Polski. To jest taki inny aspekt zainteresowań naukowych pana profesora. Ponieważ mamy na wstępie to drobne opóźnienie, ja w tym momencie może już nie będę dłużej zajmował Państwa moją zapowiedzią, oddaję głos naszemu gościowi. Panie profesorze, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, że Państwo tak licznie przybyli i dziękuję, że Państwo zaczekali. Ja od razu się tak na wstępie, tłumacząc również z faktu, że będę trochę do Państwa chrypiał, zasadniczo mam zwolnienie na gardło i nie powinienem dzisiaj w ogóle tutaj być, ale ponieważ Pan Adrian już tą sprawę zapraszania Państwa rozkręcił, to wszystko było przyszykowane. Ja mam nadzieję, że ten wykład jakoś wytrzymam i będę w stanie no tutaj spełnić Państwa oczekiwania przynajmniej w skromnym stopniu. Jeżeli Państwo pozwolą, ja usiądę. Nie była ustalana formuła tego wykładu. Ja nie do końca też wiem, na ile Państwo jesteście jak głęboko zaznajomieni z tematem, jak szczegółowo ten temat Państwa interesuje, czy tylko dlatego, że jest w tym roku 70. rocznica wydarzeń, o których będę mówił, czy również dlatego, że zajmujecie się tym Państwo, albo w jakimś sensie, w jakimś aspekcie to Państwa zajmuje, ale mam nadzieję, że organizatorzy przewidzieli taką możliwość, żeby po tym wykładzie były oczywiście Państwa strony pytania. Ja ten wykład siłą rzeczy postaram się poprowadzić w takiej formule popularno-naukowej, czyli nie będę starał się katować Państwa historią warsztatowo ujętą jako dyscyplina naukowa, raczej opowiedzieć o czymś, co jest pewnym ciągiem zdarzeń z przeszłości, a jeśli ktoś będzie nieusatysfakcjonowany w jakichś tam detalach, ja jestem do Państwa dyspozycji. Nie sądzę też, że mogę powiedzieć, że wiem na temat Festum Breslau wszystko, bo to zakres zagadnień bardzo obszerny, ale myślę, że w tym wymiarze takim szerszym niż popularny jestem tutaj w stanie Państwu coś więcej na temat wydarzeń sprzed 70 lat przedstawić. No będą Państwo mieli prawdopodobnie w tym roku wysyp różnego rodzaju inicjatyw, bo ta data okrągła 70 lat od końca II wojny światowej, 75 od jej początku, więc będą różnego rodzaju fajerwerki odpalane, ja to nazywam fajerwerkami, bo tak się porobiło w Polsce, że jak historia, to musi być jakaś rocznica, najlepiej, żeby była okrągła. Wtedy o tej historii mówimy, mamy różnego rodzaju przedsięwzięcia, ale trochę się z tego śmiejąc, jednocześnie uważam, że jeżeli to ma być jakiś taki mały kamyczek do tego zainteresowania historią w ogóle, to może i dobrze, niech będą te rocznice. Jeśli to jest dobry pretekst, to nie ma się co na niego obrażać. Chociaż z tego, co wiem, to jakoś specjalnie miasto Wrocław nie jest przygotowane do tego, żeby tego 6 maja obchodzić rocznicę. No i właśnie, być może dlatego, że przez lata mówiono wyzwolenia Wrocławia. Dzisiaj mamy trochę więcej przyzwoitości, może dlatego, że jako wrocławianie nie bardzo byśmy chcieli, żeby niezależnie od ideologii ktoś nasze miasto wyzwalał od nas. Więc po prostu kapitulacji Festum Breslau. Proszę Państwa, trzy najbardziej dramatyczne wydarzenia w tysiącletniej historii miasta. To są te właśnie miesiące między końcem, trzecią dekadą, powiedzmy, lutego, a początkiem maja. Najbardziej dramatyczne w tysiącletniej historii, więc możemy sobie wyobrazić skalę tego, co się zdarzyło. Straty miasta, szacowane różnie, ale sięgały 60-65% całości miasta jako takiego. W dzielnicach, w których toczyły się walki, główne walki oczywiście, czyli te dwa szturmy, o których będę Państwu tutaj dzisiaj opowiadał, czyli w dzielnicach południowych i w dzielnicach
zachodnich straty sięgały 90% substancji miejskiej. To w praktyce oznaczało to, co jeszcze Państwo możecie do dzisiaj w mieście zaobserwować, mimo tego, że Wrocław dosyć dynamicznie się rozwija, zabudowuje to, co kiedyś mówiono, że to taka specjalność wrocławska, czyli plomby. No, jak się ma powybijane zęby, to i plomby są specjalnością, więc tak to wyglądało. Dzisiaj to jest coraz mniej tych plomb, ale ciągle jeszcze są i Państwo na pewno znają często z własnej okolicy takie kawałki ulic, które prowadzą donikąd. Albo takie kawałki bruku, które są nie wiadomo dlaczego na środku placu, prawda? To są pozostałości po tym mieście, które wtedy w początkach 1945 roku, wcześniej praktycznie nienaruszone przez wojnę, no, w dużej mierze zniknęło z map. No ale, żeby tego wprowadzenia nie było za dużo. Proszę Państwa, w styczniu 1945 roku II wojna światowa była praktycznie rozstrzygnięta. Z tego też tytułu bardzo często czyniono zarzut w stosunku do koncepcji zasadności obrony miasta nazywanego Breslau, a ogłoszonego twierdzą w sierpniu 1944 roku, jako dowodu na to, że to nie miało sensu. Z naszej perspektywy być może tak jest, tylko że jak Państwo możecie się domyślać, jak już coś się zdarzy, to łatwo jest być prorokiem, prawda? Łatwo jest powiedzieć, no przecież to było oczywiste. Gdzieś w jakiejś książce spotkałem się z takim stwierdzeniem, że w związku z tym łatwo być geniuszem historycznym, ale jak już się historię zna. I wtedy każdy średnio oczytany licealista powiedziałby Terencjuszowi Waronowi, żeby nie ustawiał legionów 36 szeregów pod Kanami, bo na pewno przegra. Tylko to było oczywiste po bitwie. Ta przegrana przez Niemców wojna jest oczywista z perspektywy historycznej. W styczniu 1945 roku niemiecki front wschodni znajdował się mniej więcej na linii Wisły. Mniej więcej mówię, bo część wojsk niemieckich stacjonowała również na obecnej Warmii i Mazurach, czyli w tak zwanych Prusach Wschodnich. Więc z jednej strony Rosjanie stali na Wiśle, z drugiej strony w styczniu 1945 było już jasne, że niemiecka ofensywa w Ardenach się nie udała. Niemcy przegrywali również na froncie zachodnim. Wojska alianckie szykowały się do wkroczenia w głąb Niemiec. Pierwsze miasta niemieckie, pierwszym było Aachen, zostały już przez aliantów zajęte w końcu 1944 roku. A więc ta perspektywa walk o Wrocław była perspektywą, no, historycznie przesądzoną, natomiast co do tego, czy należało tego miasta bronić, czy nie, to była zupełnie inna kwestia. Między 12 a 17 stycznia 1945 roku Rosjanie złamali niemiecki front wschodni. To znaczy w wielu miejscach, a zwłaszcza z tak zwanego przyczółka Baranowskiego i Sandomierskiego, przekroczyli Wisłę, rozwinęli natarcie i rozbili Niemców praktycznie rzecz biorąc w 2 tygodnie. 17 stycznia jest datą dla Wrocławia istotną, bo 17 stycznia 1945 roku w mieście ogłoszono tak zwany alarm Gneisenau. To było pogotowie bojowe twierdzy do walki. Co to w praktyce oznaczało? Wrocław nie był, proszę Państwa, twierdzą, pomimo tego, że jak powiedziałem, od sierpnia 1944 roku nazywano go Festung Breslau, czyli twierdzą Wrocław. Rozkaz Hitlera mianujący takimi twierdzami szereg miast niemieckich na wschodzie Niemiec był rozkazem o charakterze propagandowo-politycznym. Miał stanowić dowód na to, że Niemcy są gotowi walczyć do ostatniego człowieka, że się będą bili do końca i że nigdy nie skapitulują. A te miasta, twierdze, które zresztą niemiecka generalicja krytykowała jako niezasadne militarnie i marnotrawstwo sił i środków, miały być takimi skałami, na których ten czerwony najazd rosyjski się rozbije. Praktycznie rzecz biorąc, do tego 17 stycznia niewiele zrobiono, żeby przygotować Wrocław do wojny. Miasto nie było zniszczone, jak powiedziałem, działaniami wojennymi. W przeciwieństwie do wielu miast niemieckich, praktycznie nie było bombardowane.
Pierwsze, dosyć przypadkowe zresztą, bomby spadły na Wrocław dopiero jesienią 1944 roku. To oznaczało, że miasto to pełniło rolę swego rodzaju schronu przeciwlotniczego III Rzeszy. Tutaj uciekali ci Niemcy, którzy opuścić musieli, zwłaszcza miasta zachodnio-niemieckie zniszczone, zbombardowane, zwłaszcza te ośrodki przemysłowe. Wrocław w styczniu 1945 roku miał około 1 000 000 mieszkańców. No, czyli osiągnął tą liczbę, której myśmy do dzisiaj nie osiągnęli, ale była ona, jak powiedziałem, trochę sztucznie zawyżona. To miasto przed wojną nie było tak licznie zamieszkałe. Przygotowania do obrony miasta toczyły się w bardzo niewielkim wymiarze. To znaczy, z jednej strony przygotowano pewne zapasy, zwłaszcza żywności. Niemcy po I wojnie światowej mieli kompleks głodu. Jak Państwo być może słyszeli, w I wojnie światowej Niemcy przeżyły głód dwukrotnie. W 1915 roku po raz pierwszy, a w 1918-19 po raz drugi, kiedy prawie 1 000 000 ludzi zmarło z głodu. I w związku z tym i Niemcy, i partia nazistowska mieli swego rodzaju fiksację na punkcie tego, żeby jedzenia nie brakło. I to można powiedzieć z wyprzedzeniem, rzeczywiście go nie brakło. Do końca obrony Festung-Breslau w mieście zapasy żywności przekraczały możliwości konsumpcji tej żywności. Więc z tej strony się zabezpieczono. Przygotowano, i to dosyć szerokie były przygotowania, przygotowano w mieście szpitale, szpitale polowe, punkty medyczne i składnice leków. Od tej strony też przygotowania były przeprowadzone w stopniu satysfakcjonującym. Co jeszcze zrobiono? Ewakuowano część urzędów i instytucji, a zwłaszcza ich zbiorów. I tutaj należy niestety ubolewać, że ta ewakuacja nie odbyła się w większym stopniu, bo być może nie przepadłaby w 1945 roku na przykład praktycznie w całości Biblioteka Uniwersytecka. Bo jak Państwo wiecie, to co jest naszą obecną Biblioteką Uniwersytecką ma niewiele wspólnego oprócz nazwy z Biblioteką Przedwojennego Uniwersytetu, gdzie rzeczywiście perły śląskiej literatury były umieszczone. Co ewakuowano? Instytucje przede wszystkim, banki, zwłaszcza ich zasoby tak zwanych walorów. Ewakuowano archiwa urzędów, szczególnie tych istotnych, a więc z punktu widzenia reżimu nazistowskiego, na przykład archiwa Gestapo wrocławskiego. Ewakuowano archiwum prezydium prowincji znajdującego się w mieście, nad prezydium dokładnie. Natomiast była to ewakuacja częściowa wybranych rzeczy na terenie miasta. Na szczęście ewakuowano trochę zbiorów uniwersyteckich, niebibliotecznych. To jest szerzej opisane, nie będę tutaj, jeśli mamy się trzymać pewnej zwartości tego wykładu, nie będę o tym opowiadał. Generalnie ewakuacja odbyła się w bardzo niewielkim stopniu. I co więcej, nalegania różnego rodzaju czynników na to, aby ewakuować ludność z miasta, spotkały zdecydowany sprzeciw władz partii nazistowskiej w mieście. Nazwisko Hanke, Gauleiter Karl Hanke, będzie się tutaj przewijał nam wielokrotnie, bo rzeczywiście w jakimś sensie był on takim spiritus movens z tej obrony. Gauleiter Hanke się nie zgodził. Gauleiter, czyli szef okręgu partyjnego, partii oczywiście NSDAP, człowiek dawniej pracujący w Ministerstwie Propagandy Goebbelsa, człowiek zaufany Martina Bormana, bardzo w bliskiej relacji z Heinrichem Himmlerem, był swego rodzaju wielkorządcą tej prowincji, tego miasta, więc jego wola decydowała. On zdecydował, nie będzie ewakuacji ludności cywilnej, bo front jest daleko, czyli na Wiśle, a nie będzie ewakuacji, bo to by nosiło znamiona paniki, a nie będziemy siali paniki, bo panika jest gorsza niż wróg. Więc ludności z miasta nie ewakuowano do tego 17 stycznia 1945 roku. Najgorzej wyglądały przygotowania, jeśli w ogóle miała powstać twierdza Wrocław od strony militarnej.
A jak Państwo zauważyli, o tym w ogóle jeszcze nie powiedziałem. Tutaj nakładające się kompetencje kilku sztabów powodowały, że praktycznie rzecz biorąc, Festung Breslau do 17 stycznia 1945 roku nie miała garnizonu. Ogłoszenie alarmu Gneisenau otwarło okres formowania garnizonu twierdzy. Garnizonu, który wcześniej liczył 2 bataliony strzelców krajowych i trochę jednostek o charakterze kwatermistrzowsko-fortecznym. Zasadniczo być może do góry licząc 2,5 tysiąca ludzi. Trzeba przyznać, że to nie była załoga, która mogła bronić miasta mającego przed wojną 800 tysięcy mieszkańców. Więc to nie były siły, które mogły stanowić tutaj o obronie miasta. Do tego praktycznie rzecz biorąc, bo nazwa Festung oznaczałaby twierdzę. Czyli coś, co jest logicznie rzecz biorąc ufortyfikowane, przygotowane do walki, w jakiś sposób przysposobione. Festung Breslau nie była przygotowana do walki w najmniejszym stopniu od tej strony. Jesienią 1944 roku ścierały się różne koncepcje, jak tego Wrocławia. Ja używam nazwy wymiennie Breslau i Wrocław. Państwo mają świadomość, że określenie Wrocław nie funkcjonowało do 6 maja w oficjalnej nomenklaturze tutaj na miejscu. Zresztą w rosyjskiej też nie. Jak tego miasta bronić? W jaki sposób? Gdyby niemiecki front wschodni został przerwany, a niemieccy generałowie w przeciwieństwie do Hitlera, przynajmniej spora część z nich miała świadomość, że ten front na Wiśle to jest tylko kwestia czasu, kiedy Rosjanie go przekroczą. Jak go bronić? Wymyślono koncepcję taką, że Wrocław będzie broniony na przedpolach, czyli nie w mieście, tylko poza miastem, 20-25 km od miasta, od strony tej najbardziej prawdopodobnej, z której mogą przyjść Rosjanie. Czyli gdybyśmy obrazowo mieli powiedzieć, mniej więcej od trasy Oleśnica-Wrocław, czyli od tej trasy, którą jeździmy współcześnie na Warszawę. Z tej strony się spodziewano jako z naturalnego kierunku. Więc wymyślono, że 20 do 25 km od Wrocławia wykona się pas umocnień, które będą stanowiły tą zewnętrzną obronę miasta. Tą linię fortyfikacji budowano całą jesień i zimę 1944-45. Volkssturm, czyli pospolite ruszenie tutaj we Wrocławiu powołane, był regularnie wywożony na tą linię. Tam kopano rowy przeciwczołgowe, szykowano zasieki, szykowano okopy. Od razu można powiedzieć, proszę Państwa, ta linia się nikomu i do niczego nie przydała. Jeśli Państwo czasem pojedziecie w okolicach Ligoty Polskiej, w tą stronę, do lasów, na grzyby, to się jeszcze możecie czasem potknąć, możecie się zastanawiać, jakie dziki wyryły takie dziwne, zarośnięte wały czy wzgórki. To są pozostałości tej linii Bartolt, nigdy nie obsadzonej i nigdy nie użytej. Do niczego się ona nie przydała. Koncepcja była zupełnie chybiona. Jeżeli Niemcy mieli utracić linię Wisły, jeżeli front niemiecki miał być rozbity, to obsadzenie tej linii Bartolt wymagało, jak wyliczyli niemieccy sztabowcy, 5 pełnoetatowych, czyli w pełni przygotowanych dywizji piechoty, żeby ją bronić. Nie wiadomo skąd w obliczu rozpadu tego frontu wschodniego Niemcy mieliby te 5 dywizji wziąć. Ile to luda 5 dywizji? 50 tysięcy? Policzmy mniej więcej po 13,5 tysiąca ludzi na dywizję. Ale czyli korpus, tak naprawdę silny korpus plus służby, czyli minimum 70 tysięcy ludzi należałoby założyć, że Niemcy musieliby zgromadzić. To abstrakcyjna wielkość na ten moment wojny była. Na nic się to nie przydało. Niemcy mieli trochę fortyfikacji pierwszowojennych. Tych bunkrów, tak zwanych infanteriewerke, czyli i myślnikwerke, było od tej strony, z której się spodziewano rosyjskiego natarcia, kilkanaście. Ale to nie były fortyfikacje typu linia Maginota, która, jak Państwo wiecie, się nie sprawdziła wcześniej. To nie były fortyfikacje typu wał atlantycki, który został przełamany.
to były bunkry na kompanię piechoty i parę karabinów maszynowych. Czyli trudno mówić, że to czyniło z Wrocławia twierdzę. Jeden z takich bunkrów możecie Państwo zobaczyć nad Widawą, jak będziecie na Oborniki Śląskie jechali. Tam trzeba trochę z drogi zjechać, ale jest to do zobaczenia. I nic więcej, proszę Państwa, w mieście nie zrobiono. Więc Festung Breslau do tego 17 stycznia była twierdzą bez załogi i twierdzą bez twierdzy, czyli była miastem ogłoszonym twierdzą. Skutki alarmu Gneisenau bezpośrednie. Bo jak Państwo wiecie, front wschodni niemiecki pękł bardzo gwałtownie. Rosjanie ściągnęli dziesiątki tysięcy armat, które po prostu zmiażdżyły niemiecką obronę. Niemieckie odwody zostały rozbite, zanim zostały wprowadzone do walki. Front wschodni przesuwał się w stronę stolicy Dolnego Śląska w tempie, jak na warunki wojenne, praktycznie rzecz biorąc, błyskawicznym. Wystarczy powiedzieć, że od ogłoszenia tego alarmu Gneisenau do zamknięcia oblężenia Festung Breslau nie minął nawet miesiąc. 16 lutego Wrocław był w pełni okrążony. 19 stycznia ogłoszono alarm w twierdzy do walki. Ale to nie oznaczało, że wtedy zaczęły się walki. Walki o Wrocław zaczęły się tak naprawdę już w okolicach 2 i 3 lutego. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jak błyskawicznie się to wszystko działo. Równolegle podjęto kilka działań. Po pierwsze, zaczęto formować garnizon twierdzy. W momencie, w którym pojawili się Rosjanie, ten garnizon nie był w pełni sformowany. W związku z tym, tak naprawdę, gdyby Rosjanie uderzyli na Wrocław równie skutecznie, jak to zrobili w przypadku Krakowa, Poznania, czy równie skutecznie, jak posuwali się w niemiecką obronę przez 3 tygodnie wcześniej, to być może miasto, my mielibyśmy mniejszy pretekst do spotkania się dzisiaj tutaj, ale miasto byłoby w dużo większym stopniu obecnie przypominało Wrocław przedwojenny, wizualnie, architektonicznie. Natomiast tak się nie stało i dlaczego tak się nie stało, to jeszcze za chwilę postaram się Państwu powiedzieć. Faktem jest, że formowanie garnizonu polegało na czym? Po pierwsze, zmobilizowano, bo oddziały Volkssturmu do tego 17 stycznia pracowały. To byli ludzie, którzy pracowali w fabrykach, pracowali w urzędach, a na czas poza pracą byli powoływani do właśnie kopania rowów, spędzania godzin na budynkach w ramach służby przeciwlotniczej i tak dalej. Od 17 stycznia Volkssturm, czyli pospolite ruszenie, zaczęto mobilizować jako oddziały. Dwa rodzaje tych oddziałów były. Oddziały robocze, czyli takie, które miały przygotowywać miasto od strony technicznej do obrony, i oddziały bojowe. Co to był ten Volkssturm, proszę Państwa? No wszyscy ci, którzy się wcześniej do Wehrmachtu nie nadawali. Czyli za młodzi i za starzy, zbyt chorzy i zwolnieni z wojska z różnych przyczyn. Volkssturm najczęściej nie był umundurowany, a więc byli to cywile zmobilizowani do walki. Najczęściej jedyną rzeczą wyróżniającą ich od reszty cywili były opaski, które dostali na rękę. Volkssturm był uzbrajany bardzo słabo. To uzbrojenie to najczęściej broń różnej proweniencji. Tutaj różni poszukiwacze skarbów i militariów po wojnie wykopywali te uzbrojenie, jakim posługiwał się Volkssturm. Karabiny włoskie, karabiny francuskie. Cała zdobycz wojenna niemiecka z II wojny światowej, nie nadająca się tak normalnie, standardowo do walki. No, akurat polskich karabinów nie było, choćby z tej prostej przyczyny, że polskie karabiny to były przedwojenne Mausery, w związku z tym Niemcy ich nie trzymali w magazynach, tylko w jednostkach od razu. Ale przedwojenne polskie armaty jak najbardziej znalazły się na wyposażeniu garnizonu Festung Breslau. A więc uzbrojenie trzeciej kategorii. Wyszkolenie tych Volkssturmistów, za starych i za młodych, jak powiedziałem, bardzo kiepskie. Organizacja, wyłącznie bataliony wsparte niewielką ilością broni maszynowej, bez broni ciężkiej, a więc takie wojsko, które
tylko w specyficznych warunkach i te warunki w jakimś wymiarze w Breslau zaistniały. Można było takiego wojska użyć do walki. Oprócz tego mobilizacja garnizonu, łącznie sformowano, przepraszam, kilkadziesiąt batalionów Volkssturmu, z czego mniej więcej połowa to bataliony robocze. Dla lepszego ich wykorzystania przydzielano później do regularnego wojska po kilka batalionów na pułk, po to, żeby współpracowały z tym pułkiem, bo inaczej nie miały większych szans w walce. Mobilizacja garnizonu poza tym polegała na z jednej strony ściąganiu do Wrocławia wszystkich jednostek z okolicy, zwłaszcza jednostek zapasowych, rezerwowych, jednostek szkolnych, które miały następnie wejść w skład garnizonu twierdzy, oraz na tym, co tak najbardziej wizualnie widoczne, a więc na zatrzymywaniu, na rogatkach, na dworcach, we wszystkich możliwych punktach kontrolnych, dezerterów, uciekinierów, wszystkich tych żołnierzy, którzy opuścili niemiecki front wschodni. Z tych szkół wojskowych, proszę Państwa, no długo by wymieniać, ale choćby Szkoła Oficerska Łączności ze Strzegomia, czy tutaj bliżej Szkoła Wojsk Zmechanizowanych Waffen-SS z Leśnicy, znajdująca się wcześniej na Zamku Leśnickim. To takie jednostki przykładowe, które tu się w ramach garnizonu znalazły. Znalazły się też jednostki większe z rozbitych poza Wrocławiem niemieckich dywizji. Przede wszystkim z 269 Dywizji Piechoty i z 17 Dywizji Piechoty, które znalazły się w ramach garnizonu. To tworzenie garnizonu polegało również na powołaniu tak naprawdę, a nie propagandowo, dowództwa twierdzy, bo do tego momentu mianowany komendantem Festung Breslau generał Johannes Krause praktycznie nie miał sztabu. Zresztą we Wrocławiu znajdował się 8 Okręg Wojskowy Wehrmachtu i to on, dopóki tego alarmu nie było, decydował o polityce kadrowej i polityce militarnej w ramach miasta. To wszystko po 17 stycznia. A więc przygotowanie garnizonu, rozpoczęto formowanie 4 grup artylerii. Artyleria północ, południe, wschód i zachód. I 4 pułki forteczne, początkowo nazwane alfabetycznie pułk A, B, C i D, które miały stanowić podstawę garnizonu twierdzy. I o tym już przy samych walkach, bo nie będę się w tej chwili rozwodził. Natomiast po 17 stycznia w ramach przygotowań do walki jeszcze jedna rzecz, trochę szerzej znana, nie będę tego bardzo długo opowiadał, a mianowicie ta styczniowa ewakuacja z miasta. Ewakuację ogłoszono dosłownie w chwilę po alarmie Gneisenau i polegać ona miała na opuszczeniu miasta przez ludność cywilną. Problem był w tym, że to był styczeń i to styczeń zupełnie nie przypominający stycznia w tym roku. To była zima z mrozami sięgającymi 25 i 30 stopni. No na warunki tej części Europy taka prawdziwa zima. Taka prawdziwa, głęboka zima. Proszę Państwa, ogłaszając konieczność ewakuacji, bo takie były rozkazy. Gauleiter Hanke, który przy okazji był komisarzem Rzeszy do spraw obrony Festung Breslau, miał taką funkcję cywilnego komisarza obrony, tak byśmy to nazwali. Gauleiter Hanke zdawał sobie sprawę z tego, że tej ludności cywilnej nie ma jak ewakuować. Że państwo niemieckie, coraz gorzej funkcjonujące, nie jest w stanie zapewnić podstawowego środka transportu, czyli kolei dla tej ludności. W związku z tym podjęto decyzję dramatyczną w skutkach, a mianowicie o tym, że ta ludność ma się ewakuować w kierunku południowym pieszo z miasta. Jeżeli przyjmiemy, że większość ewakuowanych to były kobiety, dzieci i osoby starsze, to możemy sobie wyobrazić, co taka decyzja musiała oznaczać. Nie mogła oznaczać, tylko musiała oznaczać, że bez przygotowanych punktów etapowych, nie przygotowano tej ewakuacji w najmniejszym celu, to znaczy nawet nie przygotowano, nie wiem, punktów, w których będzie wydawany wrzątek, prawda, dla tych, którzy wychodzą pieszo z miasta.
No to był praktycznie wyrok. My oczywiście możemy się spierać, co by było, gdyby ta ludność pozostała w mieście. No bo w obliczu zagłady miasta prawdopodobnie duża jej część też by zginęła. No ale niemniej ten marsz śmierci, czy te marsze śmierci, bo to nie była jedna wędrówka na południe, no były swego rodzaju wyrokiem. My dzisiaj nie umiemy do końca sprawnie oszacować wielkości strat wynikających z tej ewakuacji zimowej oraz obrazowania, że około 90 tysięcy ludzi zamarzło przy drodze. Oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, najsłabszych, czyli niemowląt, małych dzieci i osób najstarszych. Ci, którzy dotarli do Świdnicy mniej więcej w tej odległości, mieli już jakąś szansę przeżycia. No ale przejść blisko 40 km w takich warunkach, no to graniczyło dla wielu ludzi z cudem. Część ludności odmawiała ewakuacji, część ludności no, reagowała różnie, jak to się w takich sytuacjach zdarza. Przez miasto przetoczyła się fala samobójstw, zwłaszcza tych ludzi, którzy uważali, że właśnie nie mają żadnych szans w ramach tej ewakuacji. Tutaj też nie określimy dokładnie wielkości, no musimy mieć świadomość, że wiele rzeczy już w tym momencie nie było rejestrowanych, czyli określenie strat można było podjąć dopiero po zakończeniu walk, a więc dużo, dużo później i nie zawsze podejmowano takie działania. To ogłoszenie mobilizacji oznaczało też wprowadzenie, no nie chcę powiedzieć terroru, ale na pewno reżimu fortecznego, co skutkowało między innymi przecenianymi w literaturze, ale oczywiście wspomnieć o nich trzeba, środkami represji, jakich użyto wobec tych, którzy sądzono, że albo bojkotują rozkazy, albo stwarzają jakieś zagrożenie czy problemy. No najbardziej znany przykład to rozstrzelanie wiceburmistrza Spielhagena przy samym ratuszu wrocławskim. No tutaj z kolei bez jakiejś przesadnej sympatii dla rozstrzelanego, no bo to jednak wieloletni członek NSDAP, to nie jest także dobrego człowieka, tylko człowieka, który się sprzeciwiał, bo uważał, że to głupota. Więc tylko z tego punktu widzenia. Jak mówię, przez cały czas walk o Festung Breslau te represje trwały, przy czym nie należy ich demonizować. Nie należy przeceniać, że Festung Breslau broniła się długo, bo w twierdzy szalał terror, jak gdzieś przeczytałem. Cytuję jakąś gazetę, nie pamiętam tytułu, ale chyba tak dokładnie pisano. Ten terror nie był przesadny, proszę Państwa. Żadna armia nie toleruje dezerterów, nie toleruje malkontentów, którzy chodzą i opowiadają, a może podyskutujmy o tym, czy walczyć, czy nie. A więc po prostu represje towarzyszyły, no zwłaszcza temu formowaniu się garnizonu, gdzie wyłapywano maruderów i różnego rodzaju uciekinierów i formowano z nich jednostki. Proszę Państwa, Rosjanie nie mieli gotowej koncepcji, jak zdobywać Wrocław. Wrocław był ważny militarnie, przede wszystkim z jednego punktu widzenia. I tutaj Państwo na pewno mnie zrozumiecie, bo w tej kwestii niewiele zmieniło się do dzisiaj. Znaczy, jeśli się chce dobrze i sprawnie przekroczyć Odrę, to najlepiej we Wrocławiu, bo długo w jedną i w drugą stronę nie ma gdzie. I tu się niewiele zmieniło w tej kwestii, więc jest to bardzo ważny punkt komunikacyjny. Tu się schodzą linie kolejowe, ale tu są przede wszystkim przeprawy przez rzekę. Te najdogodniejsze, najsprawniejsze. Tu się schodzą drogi. Więc walor komunikacyjny był tym najistotniejszym. Oczywiście Wrocław niezniszczony to również centrum remontowo-przemysłowe. To zakłady Linke Hoffmann-Werke, czyli Archimedes, a raczej to, co po nim pozostało. To zakłady Hermann Göring-Werke, czyli Jedrzlaskowice, olbrzymie zakłady produkujące uzbrojenie. To szereg instytucji, które są ważne, więc militarnie Wrocław na pewno był celem. Natomiast koncepcji gotowej, jak miałby być zdobywany, nie było. Początkowo, czyli w końcu stycznia 1945 roku, wiele wskazywało na to, że Rosjanie idą w takim tempie, że być może wkrótce po prostu wmaszerują do miasta i nawet ten szumny Festung Breslau nie zacznie
się specjalnie bronić, bo nie będzie miał kiedy. Wiele na to wskazywało, proszę Państwa. Praktycznie rzecz biorąc, do końca stycznia Rosjanie byli u wrót Oleśnicy i to oznaczało, że w praktyce do granic miasta mają nie więcej niż 30 km. I tutaj dwa czynniki o tym zdecydowały. Po pierwsze, Rosjanie byli już dosyć daleko od linii Wisły, a więc od miejsca, z którego wyszli. I w związku z tym trochę już im brakowało amunicji, paliwa. Trochę ponieśli strat po drodze. Bez wątpienia ten marsz dał im się we znaki. Po drugie, Niemcy otrząsnęli się trochę z tego szoku, jakim była utrata linii Wisły i zaczęli w tempie możliwie szybkim przerzucać na ten kierunek wojska z frontu zachodniego. W przypadku Wrocławia kluczowa była wspomniana przeze mnie 269. Dywizja Piechoty. Dywizja, którą wyładowano pomiędzy Wrocławiem a Oleśnicą i która przez pierwszy tydzień lutego wzięła na siebie ciężar osłony miasta z tego kierunku. Dywizja zupełnie nieprzewidziana do żadnej Festung-Breslau, w ogóle wcześniej nieprzewidziana na front wschodni. Rosjanie, zanim napotkali opór tej dywizji, musieli zmierzyć się z jednostkami niemieckimi, zdobywając m.in. Syców i Oleśnicę. Zwłaszcza walki o Oleśnicę były bardzo krwawe. Uderzająca na tym kierunku 52. Armia Sowiecka poniosła w tych walkach duże straty. A to ona znajdowała się dokładnie na kierunku do Breslau. W związku z tym Rosjanie byli już trochę zmęczeni natarciem. Niemcy trochę lepiej przygotowani niż 2-3 tygodnie wcześniej. Do tego wszystkiego głównym celem z punktu widzenia Rosjan, zanim pomaszerowaliby dalej, był Górny Śląsk. Górny Śląsk, czyli ostatni okręg przemysłowy, jaki pozostał III Rzeszy. Tam skierowane zostały najlepsze rosyjskie oddziały pierwszego frontu ukraińskiego, który nacierał na tym kierunku. To wszystko razem poskładane spowodowało, że Rosjanie podjęli nieśmiałą próbę zaatakowania miasta z marszu. Ale ta próba wypaliła się w pierwszym tygodniu lutego na przedmieściach Wrocławia od strony północnej. Rosjanie tak naprawdę nie doszli do naszych, czy do ówczesnych granic miasta, do dzisiejszych doszli od tej strony, doszli do Psiego Pola. Zajęto nawet część tego Psiego Pola, Rosjanie przerzucili dwa przyczółki przez Odrę, ale to był szczyt ich możliwości. Tak naprawdę zostali wyparci w dłuższej perspektywie z tych przyczółków. Natomiast od tej strony miasta 52. Armia została zatrzymana mniej więcej, ale niemalże dokładnie na linii rzeki Widawa. I na tej linii front pozostał z niewielkimi korektami do kapitulacji Festung-Breslau, czyli do 6 maja 1945 roku. 52. Armia nie znalazła więcej sił, żeby kontynuować natarcie na miasto. To spowodowało sytuację, która była pozornie niekorzystna dla Rosjan, ale w praktyce, no bo Niemcy mieli więcej czasu na przygotowanie się do walki, ale w praktyce mogła też, gdyby wykorzystano ją właściwie, być dosyć szczęśliwa dla miasta. Dlatego, że od tej strony uderzenia Niemcy się spodziewali. I z tej strony cały garnizon niemiecki szykował się. No my byśmy dzisiaj z naszej tutaj perspektywy, gdzie się znajdujemy, powiedzieli, za Odrą się szykował do obrony Festung-Breslau. Tam na tej linii tych bunkrów idących zewnętrznie za miastem, tam na granicy miasta. Ale Rosjanom brakło sił. Brakło sił i początek lutego wyraźnie pokazał, że z tamtego kierunku ta 52. Armia nie da rady zdobyć miasta z marszu. W związku z tym wydarzenia wojenne potoczyły się inaczej.
Rosjanie uchwycili dwa duże przyczółki. Jeden na południe, drugi na północ od Wrocławia, ale dalej niż ten Piskorzowicki. A mianowicie na północy w okolicach Malczyc, ten na południu w okolicach Brzegu. I 9 lutego z tych przyczółków wyszło natarcie rosyjskie, które doprowadziło w niecały tydzień do zamknięcia oblężenia miasta. 15, dokładnie w nocy z 15 na 16 lutego, rosyjskie oddziały nacierające z południa i z północy spotkały się w okolicach kątów wrocławskich, w okolicach autostrady znajdującej się przy kątach i tam doszło do zamknięcia oblężenia. Niemcy próbowali jeszcze rozerwać na wysokości autostrady to oblężenie, ale nie mieli specjalnie czym. W związku z tym do miasta z jednej strony od środy śląskiej wycofały się resztki 17. Dywizji Piechoty generała Sachsenheimera, z drugiej strony wycofały się przez częściowo przez Siechnicę i Radwanicę, a po drugiej stronie Odry również resztki 260 Dywizji Piechoty, wycofały się inne niemieckie jednostki, choćby 311 Brygada Dział Szturmowych i garnizon twierdzy został w okrążeniu. To zamknięcie okrążenia spowodowało, że tak naprawdę Rosjanie znaleźli się w dosyć komfortowej sytuacji, bo mogli wybrać kierunek, z którego chcieli atakować miasto. I tu, proszę Państwa, zatrzymam się na chwilkę, bo powstawało pytanie. Atakować Wrocław, czy go nie atakować? Zasadniczo kluczowe, bo jak Państwo wiecie, bronić się można tylko wtedy, kiedy się jest atakowanym. Jak się nie jest atakowanym, trudno mówić o obronie, można mówić o przygotowaniu do obrony. Z punktu widzenia militarnego lepiej by dla Rosjan było posiadać Wrocław, no bo komunikacyjnie ta Odra stanowiła poważną przeszkodę. Z drugiej strony dowodzący pierwszym frontem ukraińskim marszałek Koniew wyraźne dyrektywy miał, żeby atakować na zachód. Na zachód, czyli w kierunku berlińskim, w kierunku Drezna, generalnie nie zajmować się dużymi i trudnymi punktami oporu na zapleczu. I w związku z tym marszałek Koniew wycofał najlepsze jednostki, które zamykały oblężenie Festung-Breslau. I zadanie zdobycia twierdzy pozostawił 6 Armii Ogólnowojskowej generała Guzdowskiego. Choćby 7 Korpus Zmechanizowanej Gwardii, który tak skutecznie zdobywał Środę Śląską i okolice na południe od niej leżące, został praktycznie z dnia na dzień wycofany z frontu. Do zdobywania twierdzy skierowano armię, która była... No bo nam może 6 Armia nic nie mówić, proszę Państwa. W rosyjskiej terminologii wojskowej 6 Armia była jednostką trzeciej kategorii. Rosjanie mieli takie kategorie. Najlepsze armie nazywano gwardyjskimi. Drugie w kolejności, jeśli chodzi o jakość, nazywano armiami pancernymi. A trzecie, bez żadnego dodatku, i taką była 6 Armia, to były jednostki pozostałe. 6 Armia była armią po przejściach, proszę Państwa, od czerwca 1941 roku, czyli od agresji Hitlera na Rosję. 6 Armia została 2 razy unicestwiona, czyli zniknęła. Została rozbita i zniszczona. Więc ta armia, która zdobywać miała Festung-Breslau, powstała jesienią 1944 roku, głównie na Wołyniu. To istotne o tyle, żeby Państwo mieli świadomość, Wołyń to nie jest okolica słynąca z jakichś dużych miast. Większość żołnierzy 6 Armii była ze wsi, mówiąc najprościej. Wielu z nich nie widziało nigdy w życiu dużego miasta. Mieli zdobywać duże miasto. 6 Armia, składająca się z 2 korpusów i jednostek dodatkowych, miała zdobywać to miasto, mając bardzo dwie niekorzystne rzeczy. Pierwszą, była armią źle przygotowaną od strony wyposażenia do zdobywania Wrocławia, bo była armią defensywną. Armii ogólnowojskowych Rosjanie używali do zamykania
kierunków, które były potencjalnie zagrożone. Czyli to była armia do obrony, mówiąc najprościej. Do ataku niespecjalnie ją szkolono i niespecjalnie ją wyposażano. Praktycznie rzecz biorąc, na wyposażeniu 6 Armii Sowieckiej nie było w momencie rozpoczęcia szturmu na Wrocław ani jednego czołgu. Niewielka ilość dział pancernych, które później się okazały tak przydatne i skuteczne. A więc z tej przewagi sprzętu Rosjanie nie mieli szansy skorzystać. Drugi czynnik, o czym się często zapomina. Tu się pomylił Gregor Tum w swojej znakomitej książce o Wrocławiu. Pomylił się, pisząc tam o liczebności, że to 150 tysięcy żołnierzy. Proszę Państwa, wszystkie dywizje 6 Armii miały połowę albo mniej stanów etatowych. Stan etatowy na dywizję piechoty w Armii Rosyjskiej to był wówczas 12 tysięcy żołnierzy. Wiele z tych dywizji miało 5,5 tysiąca żołnierzy, najwyżej licząc, a jak Państwo wiecie, jak 5,5 tysiąca żołnierzy jest w całej dywizji, to jak odliczymy kucharzy, sanitariuszy i wszystkich innych, to nam zostanie 1,5 tysiąca żołnierzy do walki w takiej dywizji. Cała 6 Armia nie miała więcej niż 55 tysięcy żołnierzy i to, jak mówię, liczę to do góry, wysoce do góry. A więc była słabą armią. Proszę Państwa, przyjmuje się, i tu szacunki są różne, że Niemcy zdołali w ramach przygotowań garnizonu Festung-Breslau wystawić między 55 a 65 tysięcy żołnierzy. I Państwo już od razu widzicie, nie trzeba się zajmować wojną specjalnie, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. Że 55 tysięcy ma atakować 65 tysięcy. Coś jest nie po kolei. Nawet jeżeli część niemieckich jednostek to jest Volkssturm, czyli słabo uzbrojone jednostki półcywili, i nawet jeśli po stronie niemieckiej występują braki w amunicji, braki w wyszkoleniu i różne inne braki. Na przykład takie, że część niemieckich jednostek to są jednostki polowe Luftwaffe składające się z mechaników i obsługi naziemnej lotnictw, czyli tak naprawdę techników w mundurach, a nie żołnierzy. Ale nie zmienia to faktu, że dysproporcja na wstępie była wyraźna. Więc co można byłoby tutaj powiedzieć krótko? Należało podjąć dwie wykluczające się decyzje. I takie decyzje były przed Koniewem w połowie lutego. Albo jeśli mam zdobywać Wrocław, to przeznaczyć do tego dużo większe i dużo lepsze siły. I wtedy będzie to, co w Poznaniu. 3 dni ciężkich walk i po wszystkim. Bo Festung Posen tak właśnie zostało zdobyte. Albo nie zdobywać miasta w ogóle, tylko je blokować i uznać, że garnizon nie zagraża nam zewnętrznie. W związku z tym nie toczymy walk, czyli nie tracimy żołnierzy, nie wykrwawiamy się o miasto i nie chodzi tu o jakiś specjalny humanitaryzm, żeby oszczędzić miasto, tylko o to, żeby swoich ludzi oszczędzić. Ale jak Państwo wiecie, w Armii Sowieckiej oszczędzanie swoich ludzi nie było w modzie. Nie było takiego trendu specjalnie, żeby szanować żołnierza. Wręcz przeciwnie, cele były ważniejsze. A co Koniew widział w Breslau? No, te mosty, te fabryki, te szpitale, ten garnizon, wszystko to widział. Ale widział jeszcze jedno, stolicę prowincji niemieckiej. Mógłby się pochwalić. Armaty na Kremlu by strzelały, że została zdobyta prowincja, stolica prowincji Niederschlesien. Więc proszę Państwa, prawdopodobnie jednak względy ambicjonalne przesądziły. Gnał na Berlin, bo tam się ścigał z Żukowem. Kto pierwszy, kto lepszy, kto zdobędzie stolicę III Rzeszy. Ale strasznie chciał mieć ten Breslau jako jeszcze jeden laur, pokazujący, że wszystko, co było po drodze, on zdobył. Więc proszę Państwa, grzech główny popełniony przez Rosjan, grzech, który się pomścił na ich żołnierzach, na ich stratach, ale pomścił się na mieście. Miasto było tak ciężko dotknięte walkami, bo wyznaczono złe siły do jego zdobywania. Albo niepotrzebnie się upierano na jego zdobywanie w ogóle. To czynniki z jednej strony. Z drugiej strony, to co mogłoby pokazać, że gdyby Rosjanie wyznaczyli lepsze siły. Podjęto słuszną decyzję
o tym, żeby zdobywać miasto od południa. Dlatego, że był to kierunek, którego w żadnych niemieckich planach czy koncepcjach obrony Wrocławia w ogóle nie brano pod uwagę. No jak od Sudetów mieli Rosjanie przyjść, no to abstrakcja była zupełna, prawda? Więc nie zakładano. Druga rzecz, która działała na korzyść Rosjan. Ja mówiłem o tych żołnierzach ze wsi. My tego dzisiaj już tak nie widzimy, jak było to widoczne kiedyś. Do Wrocławia od południa, tak jak palce rozłożonej ręki, prowadziły główne aleje wchodzące w miasto. Z najpiękniejszą obecnie powstańców śląskich, prawda? Ale odchodzące od niej Wiktoria Strasse, czy inne równie piękne, Wiktoria Strasse nie ma, dlatego niemieckiej nazwy używam. Jest to ulica, która zniknęła z miasta. Te aleje, jak Państwo kiedyś będą chcieli zobaczyć, są na pocztówkach. To potężne, szerokie bramy do miasta, tylko bramy otwarte. Dla tych żołnierzy ze wsi, żeby się nie pogubić, to prosta droga, jak wchodzić. To nie trzeba kluczyć, nie trzeba szukać między budynkami. Wchodzi się prostymi, jak strzała, promenadami. Więc druga zaleta. Trzecia, od tej strony Wrocław miał i ma do dzisiaj przedmieścia willowe, głównie willowe. W związku z tym niska zabudowa. Zabudowa, w której trudno się bronić. Bez wątpienia najlepszy teren do tego, żeby głęboko wejść w miasto. Czyli z tego punktu widzenia Rosjanie błędu nie popełnili. Kierunek został wybrany dobrze. To się w sztuce wojskowej nazywa zaskoczeniem operacyjnym. Niemcy się nie spodziewali ataku Rosjan z tej strony. Na południowych przedmieściach znajdowały się najsłabsze jednostki niemieckie. Właśnie ci wspomniani pseudolotnicy, czyli obsługi lotnisk, z których tworzono dopiero jakieś tam oddziały. Więc ruszając od kątów w stronę Wrocławia, dowództwo 6 Armii Sowieckiej dotarło do Kleciny. Do nieistniejącej już cukrowni. Tam zostało założone dowodzenie, punkt dowodzenia generała Gwozdowskiego, który miał kierować zdobyciem Festung-Breslau. Proszę Państwa, o generale Gwozdowskim krążyły różne legendy. Że Polak, że prawie Polak, że tata Polak. Generał Gwozdowski nic o tym nie wiedział w każdym razie. Więc ja tak przetnę te spekulacje, bo nawet ostatnio wydana książka Richarda Hargravesa o Festung-Breslau, tam też się ta legenda pojawia, że z pochodzenia Polak. On nic o tym nie wiedział. Proszę Państwa, to był oficer i to też znowu nie wiadomo, dlaczego się pisze, że młody, że bardzo zdolny, że utalentowany. Jego życiorys tego nie potwierdza. Ja już abstrahuję od tego, że to był tak zwany żołnierz polityczny. On, proszę Państwa, aż do początku lat 30. był oficerem w wojskach konwojowych GPU. Czyli obecnego KGB, a później NKWD, tak? Czyli mówiąc inaczej, wśród strażników obozowych był oficerem. A na dodatek, tak na zwykłą logikę, jak to by był taki młody, zdolny i ambitny oficer, to nie dostałby tej nieszczęsnej 6 Armii, bo to było zesłanie w armii rosyjskiej, takie dowództwo. No i proszę Państwa, na nieszczęście dla miasta to się potwierdziło. W tej cukrowni na Klecinie, nie wiem w którym miejscu dokładnie, ale tam na pewno, generał Gwozdowski wymyślił sprytny plan. W 3 dni wojska rosyjskie miały dojść do dworca głównego. I garnizon twierdzy miał się rozlecieć. Festung-Breslau miała być zdobyta. 3 dni. Jak Państwo chcą sprawdzić, to jest to, jak to się mówi kolokwialnie, kawałek z buta, jak się przejdzie. 3 dni, zakładając, że po drodze Niemcy nie będą raczej bili brawo i robili bram z kwiatów, tylko będą się bronić. Plan delikatnie mówiąc ambitny. 17 lutego zaczęła się realizacja. Jak Państwo widzicie, miesiąc po alarmie bojowym dla twierdzy. Pierwsze 2 dni to był prawie spacer. No bo Rosjanie zajmowali willowe przedmieścia Wrocławia od strony Karkonoskiej, Ślężnej i no dochodząc tutaj do
najbardziej obrazowo mówiąc, nasypu linii kolejowej, która idzie z tej części miasta. Nasyp nie był ufortyfikowany, to od razu mogę Państwu powiedzieć. Takie plany Niemcy mieli, a Niemcy mieli dużo planów, niewiele z nich zrealizowali. Przedsmak tego, co będzie się działo w mieście i być może jakiś refleks, że to nie będzie jednak spacer, mogły dać Rosjanom dwudniowe, bardzo krwawe walki o budynek radia i telewizji. No wówczas tylko radia, nie było jeszcze telewizji. Przynajmniej nie było w Breslau, w Berlinie były już pierwsze próby. Natomiast Breslauer Zender, budynek, który jest do dzisiaj, betonowy, mocnej konstrukcji z lat 30. Niemcy ufortyfikowali i dwa dni Rosjanie krwawo szturmowali ten budynek, zanim udało im się go zdobyć. Już w tym momencie generał Gwóźdowski musiał wiedzieć, że plan w trzy dni do dworca jest optymistyczny, to dużo powiedziane, może nawet bardzo optymistyczny. Proszę Państwa, 20 lutego rozpoczyna się właściwy szturm na miasto. Szturm, który dla Rosjan oznacza przełamanie linii nasypu kolejowego i wtargnięcie do miasta przede wszystkim siłami 22 Korpusu Strzeleckiego, który trzema dywizjami uderzał, jakby Państwu obrazowo powiedzieć, wzdłuż Powstańców Śląskich, wzdłuż Sudeckiej i wzdłuż Ślęcznej. Dokładnie na tych trzech odcinkach przez nasyp, chciałem powiedzieć pod linią kolejową, nie, bo Rosjanie go wysadzili w powietrze w 16 miejscach, a czy odwrotnie, Rosjanie go forsowali, wysadzili go Niemcy w momencie forsowania. Ale niemniej Rosjanie przez nasyp przeszli i 21-22 lutego to są bardzo krwawe walki toczące się bezpośrednio za nasypem. Walki, w których Rosjanie osiągają pierwsze sukcesy. Już w tym momencie, jak Państwo widzicie, plan dotarcia do dworca jest nieaktualny, ale ciągle jeszcze dowództwo 6 Armii kalkuluje tak. Jak tylko złamiemy Niemców, to zaczniemy gnać do środka miasta i już się nie damy zatrzymać. I coś w tym było, proszę Państwa. Coś w tym było, bo jednostki niemieckie trzymały się resztkami sił. Resztkami sił obsadziły zajezdnię tramwajową na Krzykach, czyli zajezdnię Borek. Z drugiej strony cofały się w stronę zajezdni na ulicy Ślężnej. Jednostki niemieckie fortyfikowały się w koszarach kirasjerskich, czyli w jednostce wojskowej na Halera obecnej. I za nimi nie było nic. W związku z tym rzeczywiście wydawało się, że Rosjanie dadzą radę. I w tym momencie dowództwo twierdzy, które w międzyczasie przejął pułkownik, a w krótkim czasie generał major Hans von Alfen, podjęło desperacką decyzję, bo Niemcy się połapali, że nie z tej strony się przygotowali do walki. Wszystkie najlepsze jednostki forteczne były za Odrą, w stronę Psiego Pola ustawione. Że trzeba ich przerzucić na drugą stronę, ale tego się nie da w chwilę zrobić. Więc dowództwo twierdzy do walk na skraju Parku Południowego użyło jedynego odwodu, jaki miało w okolicach Podwala się ten odwód znajdował. A mianowicie dwubatalionowej grupy pułkowej Hirsch, składającej się z dwóch batalionów Hitlerjugend. Proszę Państwa, siedziba główna Hitlerjugend we Wrocławiu znajdowała się dokładnie w tym budynku, w którym jest konsulat niemiecki na Podwalu. Tam zresztą w tym parku obok był cmentarz wojenny Hitlerjugend, jakby ktoś tam kiedyś na spacer się wybierał, to romantyczne miejsce. Ale prawda jest taka, że gdzie we Wrocławiu nie było cmentarza, zwłaszcza po tych trzech miesiącach walk, to zupełnie inna sprawa. Ta grupa bojowa Hirsch dwubatalionowa tym się odróżniała od reszty Volkssturmu, że po pierwsze była umundurowana, po drugie nieźle wyposażona, po trzecie miała podoficerów z SS. W związku z tym, no i po czwarte oczywiście, te chłopaki z Hitlerjugend były jednak lepiej przygotowane do walki niż większość Volkssturmistów. Użyto ich do niespodziewanego ataku, który wyruszył, to się różnie ocenia, ale to prawdopodobnie w okolicach wczesnego popołudnia 22 lutego z okolic ulicy Januszowickiej w stronę Parku Południowego. I proszę Państwa, udało się Niemcom zaskoczyć Rosjan. Są relacje o tym,
Rosjanie, zdobywszy Park Południowy, przegrupowywali się w nim i szykowali się do skoku dalej. I w tym momencie, kiedy się przegrupowywali, ta grupa Hitlerjugend uderzyła. Walki trwały półtora dnia. Przepraszam. Rosjanie ponieśli bardzo ciężkie straty, Niemcy również. Tamten Park Południowy właśnie w tych okolicach spłynął krwią i to dosłownie. Niemcy ostatecznie musieli się wycofać na linię ulicy Januszowickiej i byli spychani dalej na południe, ale to tylko dlatego, że to uderzenie Hitlerjugend na Park Południowy spowodowało rzecz, której Rosjanie nie spodziewali się, a mianowicie zmusiło nim rosyjskie dowództwo do użycia odwodów, które mieli przygotowane do użycia po przełamaniu niemieckiej obrony. I tym samym Rosjanie zepchnęli Niemców, ale ich nie rozbili. I zaczęli spychać ich dalej, nie mając już jednak świeżych jednostek, którymi mogliby wesprzeć te, które były na pierwszej linii. Czyli mówiąc inaczej, każdy dowódca na linii frontu zdałby sobie sprawę z tego, że atak nie wyszedł. To było jasne już 23 lutego. Rosjanie tego nie przyjęli do wiadomości. Być może kalkulowali, że Niemcy rzucili ostatnie odwody. Może liczyli, że będą w stanie zrobić coś więcej. Generalnie nie rozbili Niemców, a spychali ich. Z jednej strony spychali ich wzdłuż ulicy Ślężnej i Sudeckiej w stronę tak zwanego Parku Skowroniego. Jak Państwo wiedzą, też cmentarz notabene. Nie jeden zresztą, tylko cała sieć cmentarzy parafialnych tam była. I w stronę obecnej ulicy Armii Krajowej. Z drugiej strony po wypchnięciu Niemców z zajezdni na Krzykach i wypchnięciu Niemców bardzo krwawym zresztą z koszar kirasjerskich, które kilka razy z rąk do rąk przechodziły, zaczęto spychać Niemców szerokim frontem na południe, na północ, przepraszam, w stronę, no tak obrazowo rzecz biorąc, ulicy Pretwicza, obecnego budynku ZUS i dalej w stronę placu Pereca, właśnie wzdłuż osi nieistniejącej Wiktoriastrasse. Proszę Państwa, i to był kolejny błąd. Bo jeżeli policzymy, jak szeroko nacierali Rosjanie, a Rosjanie nacierali w pasie od gazowni wrocławskiej do ulicy Grabiszyńskiej. 3,5, niecałe 4 dywizje rosyjskie nacierały. W praktyce 21-2 tysiące ludzi liczyły te jednostki. Faktycznie żołnierzy walczących w pierwszej linii było 30% z tego. To były siły, które miały zdobyć prawie milionowe miasto. Proszę Państwa, walki rosyjskie, rosyjsko-niemieckie, bardzo zacięte, rozgorzały na wysokości ulicy Kamiennej, na jej przedłużeniu. Jak powiedziałem, tą zajezdnię przy Ślężnej Niemcy trzymali dosyć długo w swoich rękach, czyli jakby przed swoim frontem. Z drugiej strony, w stronę placu Pereca, Niemcom też się udało ustabilizować obronę. 23 lutego do walk na wysokości Wiktoriastrasse na miejsce pułku Feldhagen wszedł najlepszy w fortecy pułk Mora. Niemcy te jednostki nazywali od nazwiska dowódcy, stąd takie nazwy. I ten pułk Mor przejął na siebie ciężar obrony. W krótkim czasie dołączono też do obrony na tym odcinku pułk SS Beslein, sformowany na bazie tej jednostki szkolnej z Leśnicy. Walki trwały jeszcze praktycznie 3 tygodnie, ale proszę Państwa, Rosjanie nie poszli dalej. Obrazowo rzecz biorąc, nie przełamali się poza Plac Powstańców Śląskich i linię ulicy Kamiennej w jedną stronę, w drugą stronę, w stronę placu Pereca. 2,5 kilometra mniej więcej taką głębokość miało włamanie tego pierwszego szturmu na Breslau. Na tym odcinku walki trwały oczywiście do końca walk o miasto, natomiast faktem jest, że jasnym stało się, że Rosjanie nie dojdą nie tylko 3, ale i 13, ani nawet 30 dnia ofensywy
nie dojdą do dworca głównego, nie dostaną się do centrum miasta i nie rozbiją obrony, która zamiast coraz słabsza była coraz mocniejsza. Niemcy tutaj bardzo sprytnie używali jednostek bojowych, bo jak Państwu powiedziałem, do tak zwanych samodzielnych pułków fortecznych dołączali jednostki Volkssturmu, czyli na przykład pułk Mora liczący 5 batalionów często dostawał jako wsparcie 5 kolejnych batalionów Volkssturmu i trzeba przyznać, że to słabe wojsko, ten Volkssturm. W terenie zabudowanym, we własnym mieście akurat bił się całkiem nieźle. A do walk toczonych o każdą kamienicę, o każde piętro, o każdą piwnicę, to Volkssturm jest nie gorszy, a czasem i lepszy niż regularne wojsko. Pozostały opowieści rosyjskie. Po wojnie z tego się zrodziły legendy. Ja przed laty na podwórku byłem takimi legendami karmiony, że tu pod miastem jest całe miasto, prawda? Drugie, Niemcy mają schowane, tylko nie wiadomo jak wejść do niego. No to łaziliśmy po tych piwnicach, po tych jakichś tam schronach się szukało tej klapy, gdzie wejdziesz, co tam zobaczysz. Dlaczego? Ci sowieccy żołnierze byli, no proszę Państwa, przerażeni. Olbrzymie murowane miasto z cegły, z betonu. Niemcy poprzebijali przejścia w piwnicach, także na długości całej ulicy, na przykład wszystkie piwnice były ze sobą połączone, bo służyły również jako schrony przeciwlotnicze. Więc legendy o tym, że przejściami podziemnymi całe oddziały Niemców wychodziły na tyłach Rosjan. No wychodziły, ale nie przejściami podziemnymi, tylko przez te piwnice przechodzili, prawda? Sama tajemniczość, olbrzymie, wrogie miasto. Miasto, które się broni dla zdobywców, obiekt, no z jednej strony cel militarny, ale z drugiej strony też coś trochę przerażającego. Te legendy zresztą kwitły potem na gruncie powojennego Wrocławia, no bo myśmy tutaj, proszę Państwa, jako Polacy przyjechali do tego zniszczonego, zrujnowanego miasta. I nie dość, że ono było zrujnowane, to jeszcze było po niemieckie na dodatek. I jeszcze miało tą tajemnicę właśnie, wtedy mówiono wyzwalania, dzisiaj byśmy powiedzieli zdobywania Breslau, bo proszę Państwa, od razu wyprzedzę, Rosjanie się niespecjalnie do dzisiaj chwalą tym festą Breslau. No niespecjalnie, bo nie ma czym się chwalić. Więc nie piszą o tym, oni mają taką, mieli i mają, manię nadawania jednostkom nazw takich, albo wielkich bitew, albo miast, albo czegoś. No to nazwę, że wrocławska, to miały chyba tylko dwa pułki lotnicze, nic więcej. Nie mieli się czym chwalić. Walki skończyły się w połowie marca, główny szturm wygasł. Stało się oczywistym, że błyskawicznego sukcesu nie będzie. Oczywiście strzelano w mieście na co dzień. Strzelała artyleria, miasto płonęło, nie było to miejsce miłe i przyjemne, ale walki nie zawsze były z wielką intensywnością prowadzone. Zachowały się relacje niemieckie. Front, jak powiedziałem, szedł na wysokości ulicy Kamiennej. Jednym z takich sztyczpunktów niemieckich była szkoła gastronomiczna, która tam jest do dzisiaj. Bo wtedy nie był gastronomik, co innego tam było. W tym gastronomiku się Niemcy bronili. Ale żeby nie sfiksowali, mówiąc potocznie, zachowały się relacje, że tych żołnierzy raz na dwa dni ściągano z frontu na parę godzin i wtedy na zapleczu mieli całkiem przyjemnie, bo jak starsi z Państwa pamiętają, to taki browar wrocławski był. Mieszczański się nazywał. Za Niemców to był browar od trzech liter B, czyli BBB, tak się nazywał. No to miał fajną knajpkę przy browarze. To walki walkami, ale na dobre niemieckie piwo można było tam usiąść na parę godzin na zapleczu frontu. No 200 metrów od tego frontu dosłownie. Więc te walki nie zawsze były aż tak intensywne, co nie znaczy oczywiście, że codziennie nie ginęli w mieście ludzie. Najkrwawszą cenę za ten szturm zapłaciło oczywiście oprócz żołnierzy miasto z tej strony. To do dzisiaj właśnie, jak Państwo tam gdzieś będziecie, koło Sky Towera jest taki kawałek jeszcze, co mi się zapamiętał, bruku, który od początku do końca donikąd prowadzi. Obejrzałem sobie plany przedwojenne. Gęste kamienice tam stały, jedna przy drugiej. Z oficynami na dwa rzuty w głąb. Więc taką cenę cały ten plac,
od tak zwanego hotelu Wrocław za Sky Towera aż po Rondo. To co, no bo tam później bloki po wojnie zbudowano, to był praktycznie zrównany z ziemią kwartał. Tam nie ocalał ani jeden budynek. Tam właśnie szła linia frontu Festung-Breslau i trwała tam ta linia frontu do końca walk. Niemcy największe kłopoty mieli z zaopatrzeniem w mieście. Zaopatrzeniem, no dlatego, że okrążenie oznaczało brak dostaw zewnętrznych. Nie brakowało w Festung-Breslau broni, brakowało amunicji przede wszystkim. Kluczowe z punktu widzenia obrony było więc lotnisko, lotnisko na Gondowie Małym, które było jedynym istniejącym lotniskiem miasta. Ironia, bo na samej linii frontu. Kolejny błąd zasadniczy Rosjan. Obrona Festung-Breslau nie mogłaby trwać tak długo, gdyby to lotnisko zostało zajęte, choćby już w momencie, kiedy jasnym stało się, że ten szturm nie wyszedł od południa. Zajęcie lotniska, Niemcy to sami przyznawali, oznaczałoby, że twierdza miałaby amunicji na maksymalnie tydzień walki. Na bez amunicji we współczesnej wojnie się nie da walczyć. Zdawali sobie sprawę z tego Niemcy i pierwotnie dowództwo Festung-Breslau planowało utworzenie lotniska zapasowego, które byłoby na wypadek zajęcia Gondowa. Wymyślono, że będzie to tak zwane pole marsowe, czyli to, co jest przy Stadionie Olimpijskim. Tam jest pole namiotowe, proszę Państwa, ale każdy, no Państwo nie, bo Państwo, jak podejrzewam, z Wrocławia, ale jakby ktoś tam spróbował rozbić namiot, to by wiedział, o co chodzi. Po prostu mokro jest strasznie. Na lotnisko się nie nadaje, samoloty kapotowały tam po prostu. Więc powstał plan zbudowania lotniska w żywej, funkcjonującej części miasta. Od tak zwanej Gwiazdy Szczytnickiej. W stronę mostu, no wówczas nie mostu Grunwaldzkiego, tylko mostu Cesarskiego. Proszę Państwa, o tym, no na to wylano szczególnie wiele łez, na to barbarzyństwo i tak dalej. Rzeczywiście duże straty poniosła ludność cywilna, która to budowała. Budowali to zresztą również robotnicy przymusowi i oni ponieśli bardzo duże straty. No bo jak się Rosjanie połapali, że ci Niemcy coś tam szykują, a przecież rosyjskie samoloty latały nad twierdzą codziennie, no to zaczęli strzelać dokładnie tam, gdzie Niemcy coś budują, no bo to było oczywiste. Logistycznie rzecz biorąc, to nie była szczególnie zabytkowa część miasta. Niemcy mieli zresztą pewne doświadczenia. Bardzo ciekawy wykład w zeszłym roku był w Muzeum Wrocławskim organizowany na ten temat, bo pokazywał, jak budowano most cesarski. To był młody most. Całkiem młody, prawda? No cesarski dlatego, że cesarz przyjechał go otworzyć. Ale to jest 1909 rok budowa. I wtedy też wyburzano. Co było po stronie, dzisiaj byśmy powiedzieli, politechnicznej mostu, było wyburzane. Więc ta koncepcja wyburzenia nie była aż tak barbarzyńska, jak ją napiętnowano. Była rzeczywiście koncepcją wyburzenia części miasta. Największą ofiarą tego, oprócz ludzi, padła protestancka katedra imienia Lutra. Największy kościół protestancki w mieście. To rzeczywiście była ta największa strata. Natomiast w sensie zabudowy, nie była to zabudowa szczególnie zabytkowa, więc nie jej szkoda, szkoda tych ludzi, którzy przy tym zginęli. Natomiast faktem jest, że w ostatnich dniach walk o Festung-Breslau lądowały na tym lądowisku samoloty i startowały z niego. Lądowały również szybowce transportowe. To przykład determinacji w obronie, determinacji, która, no im dłużej trwały walki, tym miała mniejszy sens z punktu widzenia militarnego. No ale toczyła się pewnym rozpędem, toczyła się również dlatego, że niemieckie dowództwo i to wojskowe, które się mieściło wówczas na wzgórzu Libicha, czy dokładnie pod wzgórzem Libicha, czyli wzgórzem partyzantów, w tym bunkrze, który tam z tyłu częściowo pozostał, częściowo był wysadzany po wojnie, ani dowództwo polityczne, czyli Gauleiter Hanke,
nie godziło się na nawet rozważanie kwestii kapitulacyjnych. Zresztą, proszę Państwa, tutaj rzeczywiście toczyła się przed laty dyskusja, nawet na łamach prasy, czy ci Niemcy to szczególnie fanatycy, czy bezlitośni militaryści. Komendant twierdzy, który by kapitulował, trafiłby pod ścianę w pierwszej kolejności. Najpierw on, a potem jego sztab i ci, którzy byli za tym. Ja się trochę nie dziwię, że oni się tak nie wyrywali do tej kapitulacji. No po prostu Trzecia Rzesza jeszcze walczyła. Niemcy zasadniczo nigdzie na większą skalę nie kapitulowali jeszcze. W związku z tym i tutaj ta determinacja była stosunkowo duża. Rosjanie przygotowali po pierwszym nieudanym drugi szturm. Drugi szturm często w literaturze nazywany jest szturmem wielkanocnym. Dlatego, że rozpoczął się on w niedzielę wielkanocną, rozpoczął się 1 kwietnia, rozpoczął się z nowego kierunku, po części nowymi siłami, bo 6. armię wreszcie wzmocniono i rozpoczął się od gigantycznych nalotów, a tak naprawdę jednego wielkiego nalotu na miasto, trwającego praktycznie 2 dni z niewielką przerwą, tak zwanego nalotu wielkanocnego. Proszę Państwa, ten nalot wielkanocny bardzo dobrze opisał ksiądz Paul Peikert. Ja nie będę opowiadał jego kroniki dni oblężenia, bo to nie ma sensu, to jest powszechnie znana literatura. No, we Wrocławiu zwłaszcza. Natomiast skąd koncepcja? Rosjanie postanowili przygotować natarcie, to znaczy, jak to się po wojskowemu mówi, zmiękczyć obronę. Bali się bombardować obszar bezpośrednio na froncie, bo można trafić swoich. A poza tym na froncie bezpośrednio akurat jest najlepsza obrona przeciwlotnicza, bo jest czego bronić, tak? Bo są żołnierze. Więc postanowili zbombardować centrum miasta. Złamać ducha obrońców. Czyli był to nalot, który normalnie w literaturze nazywa się nalotem terrorystycznym, czyli takim, który ma steroryzować obrońców, przekonać ich, że już zginęliście, albo za chwilę zginiecie, poddajcie się, bo już po was. Dodatkowo Rosjan skłaniało do tego to, że mieli na lotniskach podwrocławskich bardzo dużo samolotów, z którymi nie do końca wiedzieli, co zrobić. Ironią jest, proszę Państwa, że w głównej mierze te samoloty, które bombardowały Wrocław, głównie ze średniego pułapu, czyli nie punktowo, nie w cel, tylko walili, jak to się mówi, dywanowo, to były dostarczone w ramach tak zwanego land leasingu amerykańskie B-25 Mitchell, na których latały pułki ciężkiego lotnictwa rosyjskiego wówczas. To była znaczna część tych samolotów. Oczywiście to przecież Amerykanie niewinni dostarczyli samoloty Rosjanom, żeby te walczyły z Niemcami, nie do tego, żeby niszczyły Wrocław. Ale niemniej tak się stało. Proszę Państwa, 90% strat najcenniejszej części Wrocławia. Od rynku Starego Miasta po Ostrów Tumski włącznie. To są straty wyrządzone w ramach nalotu wielkanocnego. Najważniejsze obiekty w mieście, najcenniejsze zbiory zginęły od czegoś, co niewiele miało wspólnego z samymi walkami o miasto. Faktem jest, że po tych 2 dniach nalotów, no między innymi, te niezwykle cenne zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej, obecnie tam, gdzie jest Biblioteka na Piasku, płonęły bądź płonąc były spychane do Odry. Część Niemcy musieli wynieść na zewnątrz, spaliły się później po kapitulacji twierdzy. Faktem jest, że ten nalot nie sparaliżował niemieckiej obrony. Natomiast zrujnował miasto i to główne rany, te najcenniejsze. Bo z punktu widzenia 1945 roku kamienica zbudowana w 1895 roku to nie był zabytek. Przy Gwieździe Szczytnickiej takie kamienice stały. To nie były wtedy zabytki. To były takie budynki, jak my byśmy dzisiaj się rozczulali nad zabudową Gozanowa. I ronili łzy, prawda, że to szczególnie cenne obiekty tam stoją. No dla nas sentymentalnie, bo pamiętamy najgłębszy basen Wrocławia, tam był 9 metrów, prawda? Ale to nie są zabytki. Więc to ginęło w trakcie walk. Od nalotu zginęły najcenniejsze rzeczy. Te
rzeczy, które często, proszę Państwa, z Wielkim Mozołem dopiero ostatnimi laty żeśmy odnawiali. Ta aula muzyczna Uniwersytetu. Bomba się przebiła przez 3 kondygnacje. Bo aula jest na parterze, jak Państwo wiecie, prawda? Ten budynek Urzędu Wojewódzkiego, jak będziecie kiedyś przechodzili, to sobie wyobraźcie, że na środku miał taką dużą literę V. Po bombie. Czyli środka nie było po prostu. Tu się stykał piwnicą na dole. Więc te skutki w najbardziej cennej części miasta były porażające. Rosjanie uderzyli od lotniska w Gondowie. Tym razem kierunek wybrali prawidłowo. Prawidłowo wzmocnili 6. armię, dodając jej nie tylko nowe, niewyczerpane walkami jednostki, ale dodając przede wszystkim bataliony czołgów ciężkich i bataliony dział szturmowych. Czyli tej broni, która była najcenniejsza z punktu widzenia szybkiego szturmu. Dodać trzeba, że Niemcy mieli tylko jedną jednostkę pancerną we Wrocławiu, tak zwany Panzerabteilung Breslau. Abteilung to oddział bardziej niż batalion w tym wypadku, tłumacząc to, który się składał z 6 dział szturmowych, niszczyciela czołgów i kilku wyremontowanych czołgów Panzer II, czyli bardzo starych. To taka jednostka bardzo, bardzo prowizoryczna. Więc to uderzenie rosyjskie, dobrze przygotowane i z dużym rozmachem przeprowadzone, było rzeczywiście trudne do zatrzymania. Niemcy 1,5 dnia walczyli o lotnisko na Gondowie. No bo walczyli o być albo nie być twierdzy. Tam szczególnie wyróżniły się oba bataliony spadochroniarzy przysłane do Festum Breslau z 9. Dywizji Spadochronowej. Ale i oni nie byli w stanie utrzymać otwartego terenu w obliczu ataku rosyjskich czołgów. Rosjanie runęli do miasta na kierunku, na osi ulicy Lotniczej i na przedłużeniu jej, czyli na ulicy Legnickiej. I tam po drodze jednostki niemieckie stawiały bardzo zacięty opór, bo do tego ataku Niemcy byli lepiej przygotowani. Szczególnie długie i zacięte walki odbyły się m.in. o zakład dla głuchoniemych na wysokości ulicy Wejherowskiej. Tam Niemcy próbowali zatrzymać Rosjan. I proszę Państwa, pomimo tego, że użyto na tym kierunku obu jednostek najlepszych twierdzy, czyli samodzielnych pułków fortecznych Mora i SS Beslein, natarcie rosyjskie wydawało się, że jest nie do zatrzymania. I tu kolejna rzecz, która jest trudna do wytłumaczenia. Nie wszystkie dokumenty rosyjskie są znane, to trzeba od razu powiedzieć. Dopiero część w tej chwili dociera do nas. Dlaczego Rosjanie skręcili na Szczepin? Dlaczego nie poszli prosto w centrum miasta? Mieli szeroką aleję, którą mogli wjechać prosto do miasta, a doszli do placu Strzegomskiego i skręcili na Szczepin w stronę Odry. Według relacji powojennych, według ludzi, którzy badali dokumenty rosyjskie, a pan pułkownik Majewski między innymi taką osobą był, Rosjanie twierdzili, że wykonali ten manewr skrętu na Odrę dlatego, żeby odciąć część sił niemieckich i docisnąć ją do Odry. Okrążyć i zmusić do kapitulacji część garnizonu. Jeżeli tak rzeczywiście było, był to, mówiąc kolokwialnie, bardzo głupi pomysł. Dlatego, że owszem, walki przeniosły się na Szczepin, na Popowice. Państwo znają te dzielnice, to wiecie mniej więcej, jaka jest proporcja tam nowych bloków do starych. To pokazuje zaciętość tych walk. Ale proszę Państwa, Rosjanie nie osiągnęli ani sukcesu taktycznego, ani operacyjnego. Taktycznego dlatego, że Niemcy przeprawili się przez Odrę na drugą stronę, gdzie drugi brzeg był w ich rękach. W związku z tym jednostki niemieckie po prostu przeprawiły się przez Odrę i nie zostały zniszczone tam, gdzie miały być. A po drugie operacyjnego dlatego, że garnizon twierdzy zebrał siły i bronił się dalej, a impet natarcia się wyczerpał. Proszę Państwa, tam na wysokości stacji Wrocław-Mikołajów, na wysokości z kolei tego nasypu kolejowego, odbywały się bardzo zacięte walki. Niemcy kontratakowali wielokrotnie. Tam też doszło do spektakularnego, największego, nie chcę Państwa oszukać, 23 bodajże kwietnia,
największego sukcesu takiego jednorazowego tego wspomnianego Panzerabteilung Breslau, a mianowicie Niemcy praktycznie wystrzelali cały pułk artylerii samobieżnej rosyjskiej. Z 15 dział ISU-152 składających się na ten pułk Rosjanie stracili 13 tego dnia. Więc praktycznie ta jednostka przestała istnieć. To pokazuje skalę i zaciętość tych walk. Faktem jest, że Niemcy rzucili, rzucając ten pancerny odwód twierdzy, wszystkie jednostki, jakie były w twierdzy do walki na tym kierunku. Być może w tym czasie atak z innej strony przyniósłby Rosjanom spektakularny sukces. Tak się jednak nie stało. Walki wygasły. Rosjanie po raz kolejny, pomimo sukcesu, jakim było zdobycie lotniska, odcięcie twierdzy od głównego zaopatrzenia, odcięcie części garnizonu, zmuszenie go do przeprawy za rzekę, nie osiągnęli sukcesu w postaci zdobycia miasta, zmuszenia garnizonu do kapitulacji. W praktyce oznaczało to oczywiście, że garnizon nie był zdolny do dłuższej obrony. I zdawano sobie sprawę z tego w dowództwie twierdzy. Nie chciał tego przyjmować do wiadomości Karl Hanke, ale i on musiał mieć świadomość, że długość obrony twierdzy liczy się na dni. Ale Państwo być może słyszeli, być może nie. Ten dowcip, który krążył wśród rosyjskich żołnierzy. Bo zdobyli Berlin. Hitler odebrał sobie życie. Berlin skapitulował. Został zdobyty. No i rosyjscy żołnierze wracają z frontu i to nagle słyszą strzały. Pytają się, to na wiwat? Nie. To dalej zdobywamy Breslau. No bo faktem jest, że Breslau jako twierdza kapitulował po Berlinie. Kapitulowała twierdza, wyczerpawszy możliwości obrony. Pytanie o zasadność tak długiej obrony niech pozostanie otwartym. Być może można było kapitulować wcześniej. Być może jednak można było tą twierdzę zdobywać lepiej albo jej nie zdobywać. W każdym razie, jak powiedziałem, te dzielnice, w których toczyły się walki, zapłaciły za to straszną cenę. Straszną cenę zapłaciło centrum miasta. Straty. Proszę Państwa, trudne do oszacowania. Były niemieckie w miarę precyzyjne. Zaginęły w zieleni miejskiej w latach 60. Nikt nie wie do dzisiaj, kto i w jakim piecu nimi napalił. Szafę podpierają. Czy ktoś właśnie nie ma ich w domu, tak samo jak oryginalne mapy sztabowe z Festung Breslau. Też były. Też były i znam ludzi, którzy je widzieli. Ale oni twierdzą, że ich nie mają w domu, a niektórzy z nich już nie żyją. Proszę Państwa, niemieckie straty w granicach 6,5 tysiąca żołnierzy. Tak należałoby ocenić. A więc mniej więcej 10% garnizonu. Straty duże. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w czasach rzymskich, starożytnego Rzymu, po decymacji uznawano oddział za nadający się do rozwiązania, tak? Decymacja to było skasowanie co 10 żołnierza. Rosyjskie straty. Jeszcze trudniejsze do oszacowania. Są prowadzone badania, być może uda się te badania zweryfikować, bo rosyjskie statystyki są wyjątkowo bałamutne. Jeśli wierzyć tym rosyjskim opracowaniom, to wychodzi na to, że broniło się że garnizon miał 35 tysięcy żołnierzy, a kapitulowało 70. Na przykład, prawda? Cudowne rozmnożenie. A ponieśli straty w międzyczasie. W tuneli podmiejskich. I tutaj pozwolę to pozostawić, tak jak pan zauważył, nie będę się z tym spierał. Proszę Państwa, wiemy, że ponad 800 oficerów leży na tym cmentarzu rosyjskich, sowieckich, przepraszam, źle powiedziane, no bo oni różnej narodowości byli, na tym cmentarzu, który jest na ulicy Karkonoskiej. Trudno oszacować straty w proporcji. Mówi się o 8 do 9 tysięcy strat nieodwracalnych, czyli zabitych. Proporcje z rannymi, z okaleczonymi i tak dalej też są trudne do przyjęcia. Możemy przyjąć, że 6. Armia, szturmując Breslau,
Zabitych i rannych straciła co najmniej 15-17 tysięcy żołnierzy. Jeśli liczyła 55 i jeśli straty były głównie w jednostkach bojowych tej armii, a nie tyłowych, to po szturmie na Festung Breslau nie nadawała się do użycia, tak można by przyjąć, nawet na kategorie sowieckie. Czyli, że sowiecki człowiek może więcej niż inni ludzie. No bo nieraz mógł, to straszną cenę za to płacił. Więc nie dziwne, proszę Państwa, że 6. Armię rozwiązali niedługo po wojnie. Generał Głuzdowski nie zrobił wielkiej kariery. Pomimo tego, że był, jak twierdzą niektórzy, młody, zdolny i obiecujący. I prawie Polak. Te losy niemieckiego garnizonu są Państwu zapewne znane. Kapitulował na honorowych warunkach. Te honorowe warunki nie zostały dotrzymane, no bo do honorowych warunków trzeba dwóch stron. Tutaj to prawo do białej broni dla oficerów, zwolnienie dla żołnierzy. To wszystko okazało się w krótkim czasie po kapitulacji nieaktualne. Z jeńców niemieckich, jak Państwo wiecie, z głębi Rosji w latach, początku lat 50. wracało 30-40% optymistycznie licząc. Akurat generał Nichow, który udał się do niewoli jako ostatni komendant twierdzy, wrócił z tej niewoli. Stąd jego i generała von Alfena relacje znamy dzisiaj, chociaż wyszły dawno temu, po polsku wyszły całkiem niedawno. Możemy poznać niemieckie spojrzenie na to. Rosyjskie spojrzenie przez lata propagował pan pułkownik Majewski, wspomniany przeze mnie, więc takie dwa niepokrywające się bardzo często spojrzenia mamy tutaj. No a mamy, proszę Państwa, w konsekwencji tego, tych najbardziej tragicznych trzech miesięcy w tysiącletniej historii Wrocławia, no miasto zrujnowane, które, i tu proszę Państwa ten polski akcent, to, że wygląda jak wygląda, w dużej mierze jednak zawdzięcza polskim mieszkańcom. To Polacy po wojnie odbudowywali to, co najcenniejsze, nie wszystko się dało, nie wszystko odbudowaliśmy, nie we wszystkim była świadomość, że należy odbudować, wiele zniszczyliśmy, ale to, że tą świetnością stary Wrocław, centrum Wrocławia przypomina ten Breslau przedwojenny, bo to, że powstańców śląskich nie przypomina dawnych pięknych alei wiodących na południe, to Państwo wiecie na co dzień, jeśli tam jeździcie, ale to centrum przypomina ten stary Wrocław. Proszę Państwa, ja się nagadałem okrutnie, mam nadzieję, że Państwa nie zagadałem. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, jestem, tak, mogę być do Państwa dyspozycji jeszcze w tej chwili. Najbardziej. Pan wspomniał o zakładach Linke Hoffmann-Werke. Mówił Pan, że to Archimedes. To nie Pafawak przypadkiem? Pafawak. Krótkie pytanie. To proszę bardzo, Pan. Chciałem zapytać o siedzibę Gauleitera Hanke. Ona się znajdowała w pałacu Westfeldu, tak? Tam, czy tam był jakiś schron, bo się wspomina, że no, jako polityczny przywódca Wrocławia chciał mieć jakąś chronioną siedzibę, nie? Był schron. Był schron i z tego co wiem jest. Pod, teraz pod tą galerią. Pod pozostałością, tak. Tylko zdaje się, z tego co wiem, ma przejście zamurowane do niego. A tam były do niego wejścia zewnętrzne również, ale przyznam szczerze, że ja tej podziemnej, spiskowej historii Wrocławia nie znam. Wiem, że są opowieści różne, gdzie się wchodzi, gdzie się wychodzi. Co ze Stadionem Olimpijskim? No właśnie, ale to nie do mnie, to do pana Hondzyńskiego bądź do innych zajmujących się tym. Ja tego nie lekceważę, po prostu nie zajmowałem się tym. Cała ta koncepcja... Ale co z metrem właśnie? Podobno metro jest jakieś. W Warszawie. Ale nie, to druga stacja. To słyszałem. Nie było. Były plany metra w osie miejskiej różne, ale to nie ma... No i gdzieś tam nie ma. Plany były. Plany były, nie zrobiono. Były podziemia oczywiście rozliczne, wykorzystywane. No te najbardziej znane. Pod Nowym Targiem, przy dworcu głównym. Pod płytą placu Solnego, prawda, są piękne zdjęcia pokazujące, jak oni to budowali w latach 40., gdzie zdjęli całą płytę placu Solnego i budowali betonowe schrony pod spodem. To tak, to, no, to, no, ale to są obiekty. Ja bym nie przesadzał z podziemnym Wrocławiem jako wizją miasta pod miastem. Już wystarczy, że Niemcy tam w Walimiu, prawda, w tych okolicach ten cały kompleks Rize budowali. Tam im cały beton z okolicy schodził. Dobre pytanie, a co było tutaj, że tak powiem, w Konspirze, czy ktoś się orientuje?
Proszę pana, nie wiem, ale to jest do prześledzenia. No właśnie tak mówiłem przed spotkaniem, że pan na pewno jest zorientowany, co tutaj było. Chciałem zadać pytanie, bo ojcami tej decyzji o kapitulacji było duchowieństwo wrocławskie, tak? I ta akcja dyplomatyczna związana z nakłanianiem ówczesnych władz Wrocławia i dowództwa w twierdzy Wrocław. To chyba były dwa takie momenty, ja dokładnie nie pamiętam, w literaturze są, że była pierwsza taka akcja dyplomatyczna, ona się zakończyła porażką i potem była następna. Proszę krótko o tym powiedzieć. No bardzo krótko. Dowództwo początkowo nie zgadzało się na obecność duchownych twierdzy. Ta ich obecność, i to księży katolickich i pastorów, została wymuszona przez nich. To było razem 50 kilka osób, 35 bodajże księży katolickich i pastorów protestanckich, proporcjonalnie mniej, no bo tu ludność przedwojenna była w mieszanej konfesji. Były duże parafie, jak choćby ta świętego Maurycego od właśnie księdza Pajkerta, gdzie 20 tysięcy wiernych było, no to olbrzymie wręcz. Ale były też parafie protestanckie i to duchowieństwo no bardzo tutaj ładną kartę zapisało w sensie obecności w twierdzy i tej posługi duchownej. Natomiast rzeczywiście w momencie przed kapitulacją delegacja duchownych, tam był biskup sufragan Fescher, był pastor Konrad i jeszcze bodaj dwie czy trzy osoby, to oni wymogli na generale Niehoffie decyzję. Tak naprawdę powiem tak, chyba byli tą iskierką, która padła na ten dobrze przygotowany grunt, bo no nie dało się dłużej bronić twierdzy. Po prostu najzwyczajniej w świecie się nie dało. Niehoff nie był idiotą. Był takim typowo pruskim żołnierzem, czyli dopóki ostatni żołnierz strzela, to dobrze. No ale ostatni żołnierz już prawie nie miał z czego strzelać, więc i do niego to dotarło. W związku z tym no był to też taki pretekst, że jest to ciśnienie oddolne, prawda, że Niehoff trochę decyzją o kapitulacji Hankego zaskoczył. Hanke był porucznikiem w sensie stopnia wojskowego, nie bardzo się orientował do końca, a poza tym no, uważał, że trzeba walczyć do końca. Przy czym się okazało, miał na myśli, że nie swojego, bo uciekł z twierdzy. Więc to do końca w przypadku takich ludzi jak Hanke okazuje się, że bywa bardzo zwodnicze. I został postawiony przed faktem dokonanym. To jest niewątpliwie. No chwała tym duchownym za to, że taką inicjatywę podjęli. To w III Rzeszy nie była bardzo łatwa sprawa. No, można było głowę stracić. Można było trafić pod ścianę po prostu, więc ich decyzja, że tak się dłużej nie da, była decyzją tyleż desperacką, co godną odnotowania, bo być może ten dzień, dwa chociaż skróciła ostrzał miasta i zniszczenia, więc warto o tym pamiętać. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałem, bo ja słyszałem, że troszeczkę inaczej to wygląda, sprawa kapitulacji Wrocławia, że odgórnie było poluzowanie tej dyscypliny. To znaczy wyglądało to, mówiąc najprościej, tak. Dowództwo obrony Wrocławia podlegało pod grupę armii B Ferdynanda Schärlera. Nie, środek, przepraszam, środek. Środek. Kiedyś to była B, później to zmienili na środek. I jak Schärler się dowiedział o kapitulacji Berlina, to machnął ręką i powiedział, to znaczy jakoś przesłał informację do Niehoffa, to róbcie co chcecie. Może nie w tych słowach i nie w takim tonie, ale że po prostu dał Niehoffowi wolną rękę. Wie pan co, ja myślę, że to się nie broni, natomiast broni się co innego. O śmierci Hitlera już wiedzieli. O kapitulacji Berlina już wiedzieli. O tym, że nie istnieje centralne kierownictwo państwa nazistowskiego, już wiedzieli. Jeżeli Reichsführerem SS był Hanke, a Hanke był na miejscu, to znaczy, że SS też już nie działa w skali kraju. Więc to, że te czynniki najwyższe w III Rzeszy już nie działają, że ten aparat terroru już jest niespójny w skali państwa, to mogli wiedzieć. Że Schärler jest pobity, też było jasne. Oddziały Schärlera cofały się na wszystkich kierunkach. Ja nie słyszałem o rozkazie, który by, czy o depeszy, którą by przysłał Schärler,
Ja wiem, że pan tutaj kolokwialnie powiedział, to znaczy, róbcie co chcecie, nie, ale... Nie chodzi o rozkaz, tylko że daję wolną rękę. Nie spodziewałbym się tego. Nie znam takiego dokumentu, który by to potwierdzał. Być może były jakieś wnioski, ale Nichow o tym nie pisze. A posłużyłby się czymś takim, bo byłoby to dla niego bardzo dobrym uzasadnieniem jego decyzji. Dużo lepszym w jego wypadku niż to, że ktoś od dołu naciska, prawda? No bo to jak mówię, pruski oficer to przyjmuje rozkazy, ale od góry, a nie od dołu. Także... W sumie tak jak pan wspominał w trakcie wykładu, że jest cały czas jeszcze wiele mitów czy też legend związanych z obroną i być może te informacje, o których przed chwilą rozmawialiśmy, no, też są częścią tychże no, nawzajem nawet sprzecznych opowieści. Proszę państwa, niezbadane są, to ja tylko tak króciutko wyjaśnię, większość dokumentów rosyjskich jest niezbadana jeszcze w tej chwili. Z tej prostej przyczyny, że znacząca ich część znajduje się w archiwum w Podolsku pod Moskwą i tam do nich dojść to no jest równie łatwo jak pod samą Moskwę. Więc jest po prostu kłopot. Część jest. Jest. Na szczęście mamy już pierwsze dokumenty. Rosjanie część publikują również w internecie, ale duża część jest niestety bardzo trudno dostępna. A z rosyjskimi dokumentami to jest tak. Trzeba je czytać tak, jak się czytało w PRL-u między wierszami. Czyli, że oddział strat nie poniósł, a te trzy gwiazdy pośmiertne to nie wiadomo komu nadali, tak? Tak samo, sprzętu nie stracili, ale bohaterski lejtnant tam wyprowadził zniszczony czołg skądś tam. Więc to się da między wierszami czytać, ale też do zrobienia. Przez lata, zresztą wiecie państwo, pan pułkownik Majewski był w dobrej komitywie, no bo był w Ludowym Wojsku Polskim. Jego tam wpuszczali, bo on miał rosyjskich kolegów, sowieckich oficerów. Ale nawet jemu nie pozwolono, ja już nie mówię robić kopii tam na miejscu, ale nie pozwolono, jest to powieść, to nie opowieść, tylko prawda o tym, że on tam korzystał, z tych archiwów korzystał, a jak skorzystał, to oficer w tym archiwum powiedział, a teraz proszę tutaj na stół położyć wszystkie notatki, jakie pan ma. I dziękujemy panu. I on pojechał, a dwa miesiące później przyjechał oficer i mu przywiózł te notatki, tylko że po cenzurze. Wycięto wszystkie nazwy, nazwiska i tak dalej, nie? To nie legenda, tylko opowieść o tym, jak się korzysta z rosyjskich źródeł, jak się do niedawna korzystało. W tej chwili się nie korzysta w ogóle, bo z tego co wiem do Podolska, to lepiej bez kija nie podchodzić, bo nie chcą Polaków wpuszczać w ogóle. Niemieckie dokumenty są zrobione, ale dużo jest zniszczonych. W związku z tym nie mamy tutaj dokumentów, dowództwa twierdzy nie mamy. Tych zachowanych były, jak powiedziałem, kartoteki dotyczące strat osobowe, czyli każdy żołnierz, który zginął z osobna, był na osobnej karcie. Nie ma śladu po nich. Więc ciągle jeszcze tutaj jest sporo pracy do wykonania, ale mogę państwu powiedzieć, jeśli to państwa interesuje, że na szczęście dużo już jest zrobione i dużo się będzie robiło w najbliższym czasie. Wyszła, moim zdaniem, warta polecenia, chociaż specyficzna książka wspomnianego angielskiego dziennikarza Richarda Hargravesa o ostatniej twierdzy Hitlera. Warta polecenia, chociaż przyznam, że dwa ostatnie rozdziały to pewnie części z państwa ciśnienie podniosą. No bo on pisze o tym, co było po kapitulacji i tu wypisuje czasem straszne bzdury. Zwłaszcza o Polakach. I to nie dlatego, że ja Polak, tylko dlatego, że on po polsku nic nie przeczytał do tego. A się podjął napisać. Ale warto tę książkę przeczytać, bo to ciekawe ujęcie. Nie każdy z państwa ma czas, żeby nawet w wolnych chwilach wertować dziesięciotomowe dzieło Horsta Gleisa, Breslauer Apokalipsę, bo każdy z tomów ma 1200 do 1500 stron. I są po niemiecku. Więc ten Hargreaves zrobił z tego krótkiego bryka. Warto to przeczytać. Ale to pokazuje tylko, ile tu jest do zrobienia. Wychodzą kolejne książki i naprawdę jest w tych książkach zawsze coś nowego do przeczytania, więc od tej strony jest naprawdę sporo zrobione. Kto się zgłosił pierwszy, to może pan... Ja właśnie chciałem się zapytać raczej o czasy powojenne, czyli akcje odniemczania Wrocławia. I mam tu na myśli... Straszne słowo. Straszne słowo, tak. I straszny też wyrzut dla niektórych mieszkańców nie być. Ale głównie skupiłbym się na odniszczeniu cmentarzy. Czy to był głównie cel ideologiczny, czy za tym coś innego szło jeszcze w latach 60. niszczeniu tych cmentarzy? No co, ja się historią powojenną aż tak nie zajmuję. Trzeba się jakoś tam specjalizować, ale no, mieszkałem i żyłem w PRL-u, w tym mieście, które
Jak mi powiedział pewien znajomy, który na pytanie, czemu tu nie przyjeżdża, bo mówi, bo jest takie brudne, szare i po niemieckie. No ale ja w tym mieście się wychowałem, więc ja się na to miasto nie obrażałem. Natomiast różne czynniki na to wpływały. Tak, ideologiczne na pewno. Przez całe dziesięciolecia szukaliśmy kamieni, które mówią po polsku, a jak nie chciały mówić, to na złość kamieniom zmuszaliśmy je, by mówiły po polsku, prawda? A kamienie w ogóle niechętnie mówią. Więc elementem, może lepiej będzie, opolszczania, prawda, niż odniemczania. Tego było likwidowanie tych cmentarzy. Po części działał czynnik obiektywny. Czyli jak Państwo wiecie, nawet współcześnie no te groby na cmentarzach też nie są utrzymywane w nieskończoność. Trzeba wnosić opłaty, trzeba się tymi grobami zajmować. Nie można kogoś pochować i porzucić. Więc no kto miał to robić po wojnie? Na dłuższą perspektywę. To był drugi czynnik. Każdy z nich miał coś tam swojego. Trzeci był taki. Wiele z tych cmentarzy było w centrum Wrocławia. Wrocław się rozwijał. Proszę Państwa, mój kolega Marek Burak z Haliną Okulską napisali monografię cmentarzy wrocławskich. Potężny buch, prawda? No to proszę sobie wyobrazić. Największy cmentarz Wrocławia. Tak zwana czwórka wrocławska. Czyli Breslauer, Friedhof, Nomafia. Był tam, gdzie jest Dolnośląskie Centrum Medyczne, Dolmed. Od nasypu kolejowego aż, proszę Państwa, prawie po ulicę Sokolniczą. To jest środek miasta w tej chwili. Wyobrażacie sobie, że trzymamy tam po niemiecką nekropolię do dzisiaj? Dziwna sytuacja, nie? Na połowie tego bloki stoją współcześnie. Całość jest zagospodarowana. Trzeci czynnik więc. Przestrzenny, prawda? Zagospodarowania przestrzennego. To samo. Ta Skowronia Góra, no to te okolice, to też już jest w tej chwili środek Wrocławia. A tam cmentarze parafialne, jeden obok drugiego. Więc te względy, które wypychały niejako cmentarze poza miasto, też tutaj odgrywały rolę. No i tak się nie łudźmy, proszę Państwa. Czwarty czynnik zupełnie nieideologiczny. Polacy po wojnie, którzy tu przyjeżdżali, nie tylko ci, którzy tu przyjeżdżali, mieli doświadczenia wojenne. Przecież po wojnie, no mówiąc grzecznie, inaczej trochę patrzyliśmy na Niemców, jako naród. Troszkę inaczej. Państwo pamiętacie tą słynną opowieść o tym, jaki prawdziwy tytuł miała sztuka Leona Kruczkowskiego Niemcy. Prawdziwy tytuł był taki, Niemcy też ludzie. Jak się zgłosił, żeby to wydać, to mu powiedzieli, proszę pana, pod tym tytułem książka w Polsce nigdy nie wyjdzie. Bo Niemcy to nie ludzie po tym, co w czasie wojny zrobili. No więc ta świadomość, proszę państwa, ja jestem z innego pokolenia, ja się urodziłem w końcu lat 60., ale ci, którzy doświadczyli wojny w sposób bezpośredni, pośredni, dotkliwie, patrzyli na tą niemiecką przestrzeń inaczej. Nauczycielka moja historii w pierwszym LO we Wrocławiu, na Poniatowskiego, chwaliła się, że w 1945 roku ona tu przyjechała na jesieni, że pierwsze co zrobiła, to z uczniami zebrała wszystkie mapy historyczne niemieckie, jakie były i piękny stos zrobili na podwórku z tego i podpalili. Ona się tym chwaliła. W latach 80. jeszcze była dumna z tego. Mówi, żadnej hitlerowskiej mapy nie mamy, a hitlerowskiej znaczyło każdej, gdzie była chociaż litera po niemiecku. Więc proszę Państwa, to się nakładało po wojnie na to, że chodzili ludzie z młoteczkami i na Kaiserbrickę wystukiwali, prawda, te herby i napisy, żeby były nie takie. Rozbierali te często dobre budynki, bo mówili, co będą tam tu takie niemieckie stały, ładne bloki polskie postawili. No tak na to patrzono. To rozbierali niemieckie cmentarze. Nie jesteśmy, mam nadzieję, że nie tylko w swoim imieniu mówię, nie jesteśmy specjalnie dumni z tego dzisiaj. No bo tak samo byśmy patrzyli na to, gdyby polski Łyczaków w Lwowie czy Wileńską Rosę rozebrano, tak? Tak samo byśmy spojrzeli i powiedzieli, no tak, dzikusy ze wschodu. No, proszę Państwa, większość poniemieckich cmentarzy na Dolnym Śląsku zniknęła. Wrocław zdobył się na ładny gest, jest ten monument cmentarzy wrocławskich. Czy mogły przetrwać? No w kontekście historycznym czasów, które były skazane na tą zagładę,
my możemy powiedzieć, że wiele dzieł sztuki również z nimi przepadło, tej sztuki funeralnej, no ale to jakby inny temat. Jeszcze wracając do mitów, no jak ten nasz Gauleitner uciekł? Bo się opowiada, że uciekł ostatnim samolotem, właściwie jedynym startującym z tego lotniska na placu. No to z tym jedynym to już sobie podarujmy, nie? To już wiemy, że nie jedynym. Nie, historia jest nie dramatyczna. Komendant miał do dyspozycji samolot, komendant twierdzy, generał Nichow, miał do dyspozycji samolot łącznikowy, tak zwanego Storcha, czyli Bociana. Taki samolot, co to można wylądować nim na kamieni kupy i z niedużo większej kupy kamieni wystartować. I to był taki samolot na wszelki wypadek. I Hanke go wykorzystał do wystartowania, odlecenia w stronę Świdnicy. Dołączył do żołnierzy 18. Ochotniczej Dywizji Waffen-SS. No i reszta historii jest znana. Ci żołnierze dostali się do niewoli czeskiej. Hanke był w mundurze bez podoficera, bez dystynkcji, nie został rozpoznany podczas podjętej jakiejś tam próby ucieczki. Tu trwa dyskusja, czy to była próba ucieczki, czy tak zapisali czescy konwojenci w dokumentach. Czesi, jak byli pokorni całą wojnę, tak akurat na koniec wojny byli bardzo mało pokorni dla Niemców, tam się straszne rzeczy działy. No i zginął jako jeden z zastrzelonych. Z całej legendy nie ma bardziej. Czy to jego Hargreavesa, tak właśnie ta historia jest przedstawiona? No bo to już jest bezsporne w tej chwili. Przez lata dyskutowano, gdzie on trafił, czy się nie ukrywa, czy w Argentynie nie siedzi. No nie mamy tutaj raczej wątpliwości w tej chwili. Po co zbudowali te cztery bunkry, też słynne? Przeciwlotnicze? Jaki jest ich cel? Bo to jest... To są schrony przeciwlotnicze. W Berlinie budowano tak zwane wieże przeciwlotnicze. To nie będę Państwu opowiadał, bo jakieś filmy krążą, BBC coś nakręciła, można sobie obejrzeć. I te wieże były imponujące. Natomiast te bunkry były pomyślane jako schrony przeciwlotnicze dla ludności. Architekt Richard Konwiarz, to Konwiarz będzie po polsku, Konwiarz, tak jakoś to Niemcy czytali, zbudował po to, żeby w przypadku nalotów chroniła się tam ludność, te charakterystyczne wentylatory zewnętrzne i charakterystyczny kształt. One są w kształcie walca, dlatego że... No bo trochę wbudowywano je w zabudowę. Ale chodziło zasadniczo o to, żeby... nie o to chodzi, tak jak w Wąchocku, żeby się tam sołtys za winklem nie chował, nie? Tylko żeby podmuch przy wybuchu bomby nie uszkodził budynku, prawda? Jak będzie obła konstrukcja, to ta siła się rozłoży, nie zniszczy budynku i ludzi w nim schroniony. W ten sposób. No, ale to były, słowo bunkier oznacza funkcje militarne, to były raczej schrony, tak należałoby je definiować. Ponieważ minął właściwie już czas, który mieliśmy zarezerwowany w gościnnym Centrum Edukacji Fizycznej Konspira, obawiam się, że w tym momencie niestety musimy zmierzać do nieuchronnego końca. Ja szczególnie serdecznie dziękuję panu profesorowi za to, że właśnie mimo stanu zdrowia zdecydował się podjąć to wyzwanie i myślę, że przedstawił wyjątkowo dla mnie, przynajmniej mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, wyjątkowy, ciekawy wykład. Na pewno byłoby jeszcze wiele innych pytań, które mogłyby się pojawić. Może nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Ja się, proszę Państwa, z Wrocławia nie wyprowadzam, nie to jest dobrze, więc jeszcze mam nadzieję, będą okazje na pewno... Będą kolejne rocznice. Dziękuję. Nie tylko rocznicowe. Dziękuję również Państwu za tak liczne przybycie, że w sumie osiągnęliśmy, że na pewno, granicę wyporności tej sali. Ja rzecz jasna zapraszam Państwa zarówno do stałej lektury artykułów publikowanych na portalu legitymistycznym legitymist.org. Zapraszam do odsłuchiwania materiałów z takich jak na przykład dzisiejszych wykładów. Akurat w tym momencie myślę, że tych wykładów, które można u nas odsłuchać, nie zdziwiłbym się, gdyby były już setki. Artykułów no, jest parę tysięcy, więc mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś tam dla siebie. Zapraszam oczywiście do współpracy z Organizacją Anarchistów Polskich. I miejmy nadzieję, że w gościnnym wnętrzu Konspiry
będą odbywały się za jakiś czas nasze kolejne wykłady. Także kto chce być informowany, a kto jeszcze się nie wpisał, to po raz kolejny przypomnę, że warto się wpisać. Raz jeszcze Państwu dziękuję.